Prolog. Długo wierzyłam, że wszystko się ułoży. Chyba pierwszy raz w życiu tak bardzo mi na czymś zależało. I nie chodziło już o to, że życie bez ciebie nie miałoby żadnego sensu. Po prostu nie chciałam dłużej być egoistką. Myślałam, że po wielu ciężkich i burzliwych chwilach wszystko znów wróci na swoje miejsce. Niestety tak się nie stało. Nie wiem, dlaczego akurat nam się to przydarzyło. Przecież zasługiwaliśmy na szczęście. Każdy na nie zasługuje, więc dlaczego nie my? Wznieciliśmy zbyt duży ogień, którym igraliśmy. Teraz musimy płacić za nasze grzechy. Jesteśmy potępieni i skończymy w piekle. Wiem to, bo wiele razy to powtarzałeś, a ja uparcie to wypierałam. Teraz już wiem, że miałeś rację. Wszyscy pójdziemy do piekła. Szczególnie my, bo piekło na nas czeka. Rozdział pierwszy. Cyrograf. Gdy stałam przed brązowymi drzwiami, które prowadziły do najbardziej znienawidzonego przeze mnie pomieszczenia w całym domu, w mojej głowie było tylko jedno, dość często towarzyszące mi pytanie. Pojawiało się ono już w momencie, w którym zaledwie opuszkami palców dotykałam pozłacanej klamki z zamiarem wejścia do środka. W skali od jednego do dziesięciu. Jak bardzo będę chciała powyrywać mojemu bratu z głowy wszystkie włosy wraz z cebulkami? Życie z nim nauczyło mnie, abym spodziewała się niespodziewanego, bo odpowiedź wynosiła szesnaście. Codziennie marzyłam, żeby ktoś tam u góry w końcu się nade mną zditował i zmienił tę liczbę na mocne 12. Jeśli nie wstaniesz, w ciągu ośmiu sekund przysięgam, że w końcu ci oskalpuje. Warknęłam oschle, gdy zamaszyście otworzyłam drzwi do jego pokoju, a drewniana płyta z hukiem uderzyła w białą ścianę. Cisza, którą dostałam w zamian, była dość wymownym sygnałem wskazującym, że moje marzenie było głównowarte. Każdy człowiek zaczynał swój dzień pewną czynnością. U niektórych był to orzeźwiający prysznic, bez którego nie dało się normalnie funkcjonować. Filiżanka świeżej kawy, przy czytaniu najnowszego wydania gazety codziennej, albo przy przeglądaniu forów internetowych czy wyjście z psem na spacer. U mnie natomiast taką czynnością było budzenie do szkoły mojego wiecznie spóźnionego brata, który znowu zarwał noc, grając w gry komputerowe. Przez dziewięć miesięcy, od poniedziałku do piątku, codziennie rano musiałam robić za jego prywatny budzik i nie była to posada, za którą mogłabym zabić. Wstawaj, ty cholerny Leniu, powtórzyłam jeszcze bardziej zła. W pokoju Teo, jak zwykle, było brudno i ciemno. W powietrzu unosił się dziwny zapach wilgoci i starego jedzenia. Granatowe rolety zasłaniały okna, a na ziemi piętrzyły się sterty książek, płyt, ubrań i jeszcze innych rzeczy, których dla własnego dobra wolałam nie dotykać. Pomiędzy tym wszystkim leżał on, owinięty w kołdrę i rozłożony na całej szerokości materaca, nie przejmował się zupełnie niczym. Nawet się nie poruszył, słysząc odgłos uderzenia drzwi o ścianę i mój wrzask. Jego długie, kościste kończyny niedbale zwisały w dół, a nos miał wciśnięty w poduszkę. Gdzieś tam są drzwi, przez które weszłaś, burknął cicho, machając dłonią na oślep. Daj znać, jak już przez nie wyjdziesz. Jeśli dziś znów się przez ciebie spóźnię i dostanę karę po zajęciach, pożałujesz tego, zagroziłam, podchodząc do jego łóżka. Mój brat nawet nie zareagował. Bo pójdziesz na piechotę. Z twoją jazdą i tak dotrę przed tobą. Przewróciłam oczami na sarkastyczny ton jego głosu, który nadal zagłuszała poduszka. Dziewczyno, kto ci dał prawo jazdy? Ta sama instytucja, która już kilkukrotnie nie dała tobie. Uśmiechnęłam się perfidnie. Lubiłam wypominać temu kretynowi, że już cztery razy oblał egzamin. Cóż, wiedziałam, że przed nim jeszcze co najmniej drugie tyle, skoro egzaminator powiedział mu, że jest zagrożeniem drogowym dla całego społeczeństwa. Nie mogłam się z tym nie zgodzić, gdy po naszym ćwiczeniu parkowania równoległego mama musiała wymienić cały zderzak. Bez słowa nachyliłam się nad chłopakiem i złapałam za jego brązowe włosy wystające z poduszki. Były nieco przydługie i kręciły się w delikatne loczki, więc bez problemu wplątałam w nie palce i z niemałą siłą za nie pociągnęłam. Przyniosło to błyskawiczny efekt. Chłopak cicho zawył i przeklął pod nosem. Jeśli nie wstaniesz w ciągu pięciu sekund, a mama znów ochrzani mnie, że cię nie obudziłam, to możesz być pewny, że każdy w szkole zobaczy twoje nagie zdjęcia z dzieciństwa mruknęłam. A dobrze wiemy, że lubiłeś się kąpać. To szantaż. Zabawne, bo zabrzmiałeś, jakbyś myślał, że mnie to obchodzi, parsknęłam suchym śmiechem. Poczekaj, aż dojdę do prawdziwych gruźb. Z niemałą satysfakcją obserwowałam, jak mój brat wymamrotał coś pod nosem, a następnie uniósł się do siadu w ciągu siedmiu sekund. Zajęczał cicho, przecierając zmęczoną twarz. Gdy na mnie spojrzał, jego brązowo zielone oczy wyrażały jedynie niechęć do mojej osoby. I to właśnie ten widok spowodował, że uśmiechnęłam się od ucha do ucha, ukazując swoje zęby. To jeszcze bardziej go zdenerwowało. Moja groźba była dziecinna, więc mogłam cieszyć się z niej jak dziecko. Sprawiasz, że z każdym dniem jeszcze bardziej nienawidzę świata, a poprzeczka jest dość wysoko, rzucił. Nie wiem, kogo zabiłam w poprzednim wcieleniu, że teraz muszę tak ciężko pokutować i znosić ciebie, powiedziałam ostentacyjnie się odwracając. Ale uwierz, gdybym mogła wybrać rodzeństwo, byłbyś moją ostatnią opcją. dodałam, czując na sobie jego wzrok. Byłam niemal pewna, że właśnie przewracał na mnie oczami. Masz pięć minut, Teo, zaznaczyłam dobitnie. Wyszłam z jego pokoju i zatrzasnęłam za sobą drzwi. Nienawidziłam tego, że to ja musiałam się martwić, byśmy dotarli cało do szkoły. Oczywiście, że mogłabym go zostawić i zmusić do jazdy autobusem. Kilka razy to zrobiłam, ale bardziej obrywało się wtedy mnie niż jemu, bo Teodor był ukochanym synkiem mamusi i nie mógł poruszać się komunikacją miejską, a tak naprawdę był leniwym dupkiem. Zabrałam z pokoju swoją czarną torebkę i zeszłam po schodach na parter. Gdy tylko przekroczyłam próg kuchni, duży nowofundland otarł się o moje nogi, przez co prawie się przewróciłam. W ostatniej chwili złapałam się szafki stojącej obok, przeklinając pod nosem. Kot, uważaj! Skarciłam zwierzaka, gdy odzyskałam równowagę. Z westchnięciem spojrzałam na czarnego sześćdziesięciokilogramowego psa, który zamerdał ogonem ciężko dysząc. Musiałam użerać się z Teo, bądź choć trochę mniej nieznośny niż on. Spóźnicie się! Uniosłam wzrok, gdy melodyjny sopran dotarł do moich uszu. Kot, który usiadł tuż przy moich nogach, Ziewnął głośno i trącił głową moje kolano. Nie skupiałam się jednak na nim, tylko na kobiecie, która nawet na mnie nie patrzyła. Siedziała na swoim stałym miejscu przy długim dębowym stole w jadalni. Powoli popijała kawę ze swojej ulubionej beżowej filiżanki, czytając poranną gazetę. Jej niebieskie oczy z zaokrągłych szkieł okularów w czarnej oprawie śledziły uważnie tekst. Sięgające łopatek włosy w kolorze popielaty blond, Upięła w niedbałego koka, z którego wystawało kilka kosmyków. Uniosłam brew. Wiedziałam, że czuła na sobie moje spojrzenie, jednak nadal ani drgnęła, ze stoickim spokojem przerzucając kolejne strony gazety. W kąciku jej wąskich ust tylił się lekki uśmiech, a cała jej twarz wyrażała rozbawienie. To nie moja wina, że ten kretyn nigdy nie umie wstać na czas, rzuciłam na swoją obronę. Jeśli nadal będzie się tak zachowywał, to naprawdę będzie jeździł autobusem. Wiktorio, on nie może nim jeździć. Mruknęła na pozór poważnie, ale w jej tonie słychać było wesołą nutę. A to niby dlaczego? Zapytałam butnie, zakładając ręce na piersi. I właśnie wtedy mama uniosła lekko głowę, a jej przenikliwy wzrok spoczął na mnie. Czasami naprawdę nie znosiła mi spojrzenia, bo gdy tak patrzyła, wydawało mi się, że wiedziała o wszystkim, co się działo w mojej głowie. Od zawsze byłam zbyt dumna, dlatego nie poddałam się, wpatrując się w lazurowy odcień jej tęczówek. Były śliczne, jak cała ona. Przez kilka sekund trwałyśmy w ciszy. Gdy starałam się zrozumieć, o co może jej chodzić, jej cienkie malinowe wargi wygięły się w lekkim uśmiechu. Wiesz, że nawet nie potrafiłby kupić biletu. Odparła z lekką kpiną, a gdy dotarł do mnie sens jej wypowiedzi, nie mogłam powstrzymać się od cichego parsknięcia. A gdyby już kupił, miesiąc zająłby mu ogarnięcie, na którym przystanku ma wysiąść. Jesteś okropną matką, Boże, pokręciłam z rozbawieniem głową, rozkładając bezradnie ręce. Mama z zadowoleniem powróciła do czytanej wcześniej gazety. Uczę się od ciebie. Takie słowa od samej Joseline Clark, a nie ma jeszcze nawet dziesiątej, westchnąłam teatralnie, układając dłoń na piersi. Potraktuję to jako niebywały komplement. Od zawsze zastanawiam się, po kim odziedziczyłaś ten wredny charakter, bąknęła, na co przewróciłam oczami, włączając ekspres do kawy. Wiktorio, to twój brat, więc moglibyście przestać się kłócić, dodała. I właśnie dlatego, że jesteśmy rodzeństwem, nasze kłótnie nigdy się nie skończą, zakomunikowałam dosadnie. Amen. głośny krzyk Teo, który krzątał się po korytarzu na piętrze, rozniósł się echem po całym domu. Joseline wzniosła oczy, patrząc z uniesionym kącikiem ust na sufit, podczas gdy ja nalewałam kawy do kubka, stukając długimi paznokciami w marmurowy blat. Po siedemnastu latach słuchania tych kłótni to stało się naprawdę męczące. Cóż, ja ci rodzić tego czegoś nie kazałam, złapałam fioletowy kubek w obie dłonie, rzucając jej wymowne spojrzenie. To tobie zachciało się bliźniaków. Idealnie odnalazłabym się w roli jedynaczki. I może nigdy nie wypowiedziałabym tych słów na głos, gdyby nie to, że było coś magicznego w tych porankach. Może nie były wyjątkowe i niczym nie różniły się od poranków w milionach innych domów, ale w dziwny sposób lubiłam ten chaos, hałas i małe kłótnie. Lubiłam krótkie pogawędki z mamą, która przed naszym wyjazdem do szkoły wyglądała tak luźno. Przez jej wysoki status społeczny i to, że od kilku lat stała na czele Rady Miasta, przeważnie musiała prezentować się nienagannie. A ja uwielbiałam widzieć ją w porannym wydaniu. Kiedy z niedbale spiętymi włosami popijała swoją ulubioną kawę w za dużym szlafroku, bez grama makijażu na twarzy i w okularach zamiast szkieł kontaktowych. Gdy była tylko mamą, nie panią prawnik pracującą w najlepszej kancelarii w mieście, nie prawą ręką burmistrza miasta, nie szanowną Joseline Arabellą Clark, gdy była po prostu mamą. Gdybym za każdym razem tak się kłóciła z wujkiem Garym, to prawdopodobnie dziś już by go z nami nie było. Westchnęła, wspominając swojego brata. Odłożyła gazetę na bok, dopijając kawę. To ty to urodziłaś, przypominam, mruknęłam, wskazując palcem na piętro, gdzie dalej grzebał się Teo. To jest irytujące, a ja rzeczy irytujące eliminuję, więc jeśli coś się stanie, to twoja wina. Dziękuję za miłe słowa, siostrzyczko, sarknął mój brat, który właśnie zbiegł ze schodów. Z nonszalancją spojrzałam w jego stronę, nie dbając o to, że właśnie mnie usłyszał. W sumie to mnie ucieszyło. Czy mogę wyeliminować swoją twarz, skoro już debatujemy nad rzeczami irytującymi? dodał. Nie jesteś zabawny. Ubrany był jak zwykle na czarno, co ani trochę mnie nie zdziwiło. Nie dziwiło nikogo, kto choć trochę go znał. Mój brat uwielbiał ten kolor. Nie miałam pojęcia, czy w jego szafie można było znaleźć coś, co nie byłoby czarne, ale szczerze w to wątpiłam. Bo zdarzało mi się pożyczać jego ciuchy, a nigdy nie trafiłam na takie znalezisko. Kiedyś, owszem, nosił się nieco inaczej, jednak gdy skończył 14 lat, jego styl zmienił się diametralnie. Według tezy mojej znienawidzonej ciotki, Teodor, tak jak większość nastolatków, musiał przejść ten mistyczny nastoletni bunt. To właśnie tym dorośli często usprawiedliwiali nagłe zmiany, jakie zachodziły w młodych osobach. Od zawsze uważałam to za całkowitą głupotę. Nie był to bunt, to było dorastanie i odkrywanie własnych ścieżek, porzucenie tych wskazanych nam przez społeczeństwo i osoby nas wychowujące. U Teodora objawiło się to zmianą stylu ubierania się. I choć nie nosił już gotyckich wzorów, jak wtedy gdy miał 15 lat, niektóre rzeczy pozostały z nim na stałe: Czarne glany, czarne bluzy, czarne dresy, czarne swetry, czarne skóry. Nieodłącznym elementem jego garderoby były bini, z którymi nigdy się nie rozstawał. Miał ich kilka i wiedziałam, że były dla niego cenniejsze niż ja. One również były czarne. Swoją mordą odstraszasz dzieci, fuknął. Jesteśmy bliźniakami, powiedziałam spokojnie, odstawiając pusty kubek do zlewu. Obrażając moją urodę, obrażasz również swoją. I jak wypierałam się wielu rzeczy związanych z moim bratem, tak tego podobieństwa naprawdę nie mogłam. Było to widoczne na pierwszy rzut oka. Ta sama oliwkowa karnacja i ten sam czekoladowy kolor włosów. Budowa naszych twarzy też była do siebie zbliżona. Mieliśmy te same wystające kości policzkowe, pełne usta i lekko zadarte nosy. Choć na jego nosie można było dostrzec kilka drobnych piegów. Ale tym, co było w nas identyczne, i nawet nieznajomym pozwalało od razu zauważyć, że jesteśmy spokrewnieni, były duże oczy w brązowo-zielonym kolorze. Szczerze tego nienawidziłam. Na szczęście byliśmy podobni tylko z wyglądu. Charaktery mieliśmy inne. Mój brat był stuprocentowym aroganckim i zapatrzonym w siebie idiotą. Ja byłam tylko arogancka i zapatrzona w siebie. Jesteś brzydszą wersją mnie, więc nie byłbym tego taki pewny. Odgryzł się z pełnym politowania uśmiechem, na co również sztucznie się wyszczerzyłam, mordując go spojrzeniem. Całe szczęście, że odziedziczyłam inteligencję. Gdybym mogła, to bym się z tobą podzieliła, bo widzę, że u ciebie z tym ciężko. Obawiam się, że gdybyś się podzieliła, nic by ci już nie zostało. Wysysasz ze mnie i tak całą energię do życia, więc podołałabym. Błagam, wyjdźcie już z tego domu, jęknęła mama, wstając z krzesła i przerywając naszą wymianę zdań. Zamilkłam, odwracając wzrok od naburmuszonego Teo. Przez ostatnie dwa tygodnie nie chodziliście do szkoły, co poskutkowało moim załamaniem nerwowym. Te osiem godzin, gdy was tu nie ma, one są mi naprawdę potrzebne. Mówiąc to, Mama odwróciła się w stronę z lewu i włożyła do niego filiżankę. Przez chwilę obserwowała mi szczupłą sylwetkę, gdy z grabnymi ruchami szperała w kuchennej szafce. Była dość wysoka i koścista. Miała długie, patykowate ręce i nogi, ale to wszystko w dziwny sposób harmonizowało ze sobą. Spojrzałam na Teo, który uśmiechnął się cynicznie pod nosem i pokazał mi środkowy palec. Przewróciłam oczami, szepcząc pod nosem ciche przekleństwo skierowane w jego stronę. Byłam pewna, że zrozumiał przekaz. Zdajecie sobie sprawę, że odbijacie się w okapie? Ciche pytanie mamy spowodowało, że Teo natychmiast opuścił rękę, a ja zacisnęłam usta w wąską linię. Kobieta westchnęła, ponownie odwracając się w naszą stronę. Posłała nam pełne politowania spojrzenie, zakładając ręce na piersi. Wy naprawdę jesteście odklejeni od rzeczywistości. A ty nie jesteś przypadkiem naszą matką? Zapytał Teo marszcząc brwi. Matki w ogóle mogą tak mówić? Tak, odpowiedziała wprost. Czasami zastanawiałam się, czy takie obrażanie nas przez mamę było legalne. Jeśli nie wyjdziecie teraz, to się spóźnicie, a ja przeżyję kolejne załamanie. W obu kwestiach na przegranej pozycji będziecie wy. Tak, już idziemy, stwierdziliśmy z Teo niemal jednocześnie. Chwyciłam jabłko z metalowego koszyka, który stał na blacie. I skierowałam się w stronę drzwi wejściowych. Gdy znalazłam się obok mamy, jak zwykle nachyliłam się i pocałowałam ją przelotnie w blady policzek, który kolorem przypominał śnieg. Odkąd pamiętałam, nie mogłam wyjść z podziwu dla jej porcelanowej karnacji. Moim cichym marzeniem było to, aby wyglądać tak w wieku 44 lat, żadnej zmarszczki. W sumie nie powinno mnie to dziwić, zważywszy na ceny kremów, jakich używała. Zrobię dziś risotto, więc nie jedźcie na mieście. Mruknęła, na co rozszerzyłam oczy i cmoknęła ją jeszcze trzy razy. Zaśmiała się cicho, odsuwając lekko głowę. Jesteś kobietą mojego życia, zawołałam. Mama parsknęła kpiąco, a ja ruszyłam przed siebie w stronę wyjścia. Teo szedł zaraz za mną, a kot pobiegł przed nami wesoło szczekając. Gdy pięć lat wcześniej na dwunaste urodziny dostaliśmy psa... Uznaliśmy, że nazwanie go kotem będzie dobrym pomysłem. Mogliśmy wszystkim mówić, że mamy i psa i kota w domu. Cóż, z perspektywy czasu była to bardzo głupia koncepcja. Westchnęłam szurając butami o brązowe panele. Podeszwy moich czarnych wansów odbijały się od drewna. Odgłos ten mieszał się z odgłosem niechlujnych kroków mojego brata powłóczącego nogami w ciężkich glanach. Zerknęłam jeszcze na widoczny z holu salon utrzymany w odcieniach beżu i brązu, nim podeszłam do drzwi. Lubiłam nasz dom. Nie był największy, ale nie mogłam powiedzieć, że żyliśmy na niskim poziomie. Mama jako prawnik i członek rady miasta zarabiała naprawdę pokaźne sumy. Dwupiętrowy budynek był elegancko urządzony, ponieważ miała wyczucie stylu. Wnętrza wykończone w odcieniach brązu, beżu i złota prezentowały się zarazem dostojnie i przytulnie. Dom miał pięć sypialni, obszerną kuchnię połączoną z jadalnią i salonem, trzy łazienki, pralnię z suszarnią, a także strych i garaż. Jako, że ja i Teo mieliśmy wspólną łazienkę, musieliśmy ją dzielić. Często było to powodem kłótni. Niedbale przeczesałam dłonią swoje długie do połowy pleców włosy, które tego dnia znowu postanowiły żyć własnym życiem. Z niezadowoleniem popatrzyłam na ukryte pod czapką loki mojego brata. Oddałabym wszystko, by moje tak idealnie się kręciły. I tak ładniejsze nie będziesz, więc się rusz, mruknął Teo, szturchając mnie łokciem, by otworzyć drzwi i wyjść na zewnątrz. Nie skąpiłam siły i strzeliłam go po głowie, korzystając z tego, że mieliśmy podobny wzrost. Oboje byliśmy dość wysocy. Mój wzrost oscylował w granicach pięciu stóp i dziewięciu cali. Teo był może o dwa cale wyższy, jednak przez jego kościstą i dość asymetryczną budowę ciała Wydawało się, że miał z siedem stóp. Jak mama miał patykowatą sylwetkę i długie kończyny. Do tego za duże czarne ubrania sprawiały, że wydawał się jeszcze chudszy. Budową akurat się różniliśmy, ja byłam nieco pełniejsza. Miałam szerokie biodra, uda i ramiona. Teo w odwecie uderzył mnie z łokcia w bark. Po krótkiej przepychance posłaliśmy sobie pogardliwe spojrzenia i wyszliśmy z domu. To naprawdę nie było tak, że się nie lubiliśmy. Z zewnątrz mogło się wydawać, że się po prostu nienawidziliśmy i uprzykrzaliśmy sobie życie na każdym kroku. I z grubsza tak to właśnie wyglądało, ale czyż nie tak działa instytucja rodzeństwa? Ile razy słyszałam, jak to cudownie jest mieć brata, który cię wspiera i chroni? Szczerze w to wątpiłam przez moje wieloletnie doświadczenia. Miałam wrażenie, że Teo, gdybym mógł, wepchnąłby mnie pod pociąg zresztą z wzajemnością. Zbiegłam po trzech schodkach ganku i podeszłam do naszego czarnego Mercedesa z 2016, w którym już siedział chłopak. Rzuciłam swoją torbę na tylne siedzenie i wsiadłam do środka. Culver City w stanie Kalifornia słynęło z tego, że o tej godzinie na ulicach był naprawdę spory ruch i z tego, że to tu znajdował się dom rodziny Arnoldów z serialu Cudowne Lata. Mimo, że nie było to duże miasto, liczyło jedynie 39 tysięcy mieszkańców. Było tu tłoczno i wszędzie kręcili się turyści. Tak, choć tego nie rozumiałam, Culver City było dość popularnym miejscem. Dla mnie było dziurą zabitą dechami. Cała droga do szkoły minęła nam na kłótni o to, kto miał tego dnia sprzątać łazienkę. I nawet mnie to nie dziwiło. Przeważnie kłóciliśmy się o sprzątanie i pielenie ogródka, i o jedzenie, i o dostęp do telewizora w salonie, i o miejsce z przodu, gdy jechaliśmy samochodem z mamą. Cóż, kłóciliśmy się o naprawdę wiele rzeczy. Byłam bardzo uparta, więc przeważnie te kłótnie wygrywałam. Czasami przypominałam Osła. Teo zresztą uwielbiał używać w stosunku do mnie tego określenia, tyle że w zupełnie innym znaczeniu. To prawda, nie odpuszczałam. Bywało to irytujące nawet dla mnie samej, ale często Duma wygrywała z rozumem. Tak było i tym razem. Bywałam nie do utemperowania, albo nie miał kto tego zrobić. Siedem minut przed dzwonkiem parkowałam przed kompleksem budynków tworzących siedzibę Culver High School. To miejsce aktualnie było moją zmorą. Wżarło mi się w umysł już tak bardzo, że potrafiłabym narysować je z pamięci. Nie tęskniłam za nim. Wielu ludzi kręciło się na placu przed wejściem, przygotowując się na pierwszą lekcję po feriach wiosennych. Po twarzach uczniów było widać, że powrót do szkolnej rzeczywistości nie był czymś, co ich cieszyło. Nie dziwiło mnie to. Sama jeszcze kilka dni wcześniej wygrzewałam się na słonecznej Dominikanie. Zdążyłam się odzwyczaić od szkolnej codzienności. W końcu w tym roku nasze ferie trwały dwa tygodnie, bo zdołaliśmy przekonać mamę, że warto wylecieć tydzień wcześniej i dłużej pobyć razem. Teo nawet nie czekał, aż zgaszę silnik. Od razu wysiadł z samochodu i zatrzasnął za sobą drzwi. Bez słowa poszedł w stronę swoich znajomych, którzy stali pod dużym, rozłożystym drzewem. Mój brat zaliczał się do tych typowych, zdołowanych dzieciaków, które nie widziały sensu egzystencji. Według niego świat był zalany komercją, na każdym kroku dostrzegał korupcję i machlojki rządzących. No i był przekonany, że opracowuje się broń atomową, co miało skończyć się wybuchem III wojny światowej. A do tego nic mu się nie chciało. Przygotowując się mentalnie do powrotu do znienawidzonej placówki, również wysiadłam z Mercedesa. Westchnęłam, po czym wyciągnęłam swoją torbę, a z niej okulary przeciwsłoneczne. Mieszkaliśmy w pieprzonej Kalifornii. Słońce świeciło w tym miejscu częściej i mocniej niż gdziekolwiek indziej. Założyłam je na nos i ruszyłam w stronę wejścia do budynku. Po drodze przywitałam się z kilkoma znajomymi, których nie widziałam od kilkunastu dni. Nie, żebym przesadnie się za nimi stęskniła, ale chcąc nie chcąc, uśmiechałam się kiwając głową, bo nie miałam czasu na nic więcej. Kiedy weszłam do środka. A ten znajomy zapach, który panował tylko tam, uderzył w moje nozdrza niczym pocisk z karabinu maszynowego. Chciałam wrócić do samochodu, a następnie prosto na Dominikanę, gdzie mili kelnerzy w krótkich szortach podawali mi drinki z palemką. Białe szafki po obu stronach korytarza, ohydne jedzenie na stałówce i Ben Staller w kostiumie piranii, która była szkolną maskotką, były nieodłącznymi elementami Culver High School. To zdecydowanie nie był łatwy powrót. Gdy zdałam sobie sprawę, że pierwszą lekcję tego dnia miałam z uczącą historii profesor Roth, która cały czas wydzierała się i marudziła, że mogła wyjechać 20 lat temu z bogatym Francuzem do Włoch, wizja bycia niewyedukowaną nie wydawała mi się taka zła. Szczerze nienawidziłam tej kobiety. Przecisnęłam się przez tłum zaspanych uczniów, aby dostać się w końcu do swojej szafki. Co się stało, że nie jesteś spóźniona? Nawet nie podskoczyłam, gdy usłyszałam obok siebie dobrze mi znany damski głos. Szybko powstrzymałam cisnący mi się na twarz uśmiech, który pojawił się mimowolnie. Czasami miałam ochotę wyrwać właścicielce tego głosu tchawice, ale nie dziś. Nie słyszałam go na żywo od jakichś czternastu dni. Jedynie przez telefon i Skype'a, bo gdy ja spędzałam swoje ferie wiosenne na Dominikanie, Mia Roberts wykupywała asortyment kolejnych sklepów z ubraniami w Paryżu. Z niewzruszoną miną pakowałam odpowiednie podręczniki do torby, w ogóle na nią nie patrząc. Mój wymęczający mnie psychicznie brat szybciej ułożył swoją grzywkę. Bruknęłam. Uaa, co za entuzjazm z rana, zaszczebiotała ironicznie, popijając swoją kawę w plastikowym opakowaniu. Och, Boże, jak ja za nią tęskniłam. I tak jestem zdziwiona, dodała. Niby czym? Zaciekawiona uniosłam brew, w końcu spoglądając na nią kątem oka. Dziewczyna bez emocji odgarnęła złociste włosy z ramienia. Tym, że nie zostawiłaś go na Dominikanie. I to było to. Kiedy tylko skrzyżowałyśmy ze sobą spojrzenia, na naszych twarzach pojawiły się identyczne uśmiechy. Bez słowa zrzuciłam torbę na podłogę, gdy blondynka rozłożyła ramiona, o mało nie uderzając dłonią jakiegoś biednego pierwszoklasisty. Parsknęłam śmiechem na ten gest i szybko wtuliłam się w jej ciało, wdychając kojący zapach wanilii i gorącej czekolady. Mia Roberts mogła być z dzirą, jak jakich mało. Tak, czasami miałam ochotę wywieźć ją do lasu i rzucić dzikim zwierzętom na pożarcie, ale przebywanie daleko od niej dłużej niż przez kilka dni było nie do wytrzymania. Boże, jesteś jeszcze bardziej opalona niż wcześniej, skomentowała, gdy w końcu się od siebie odsunęłyśmy. Szybko podniosłam torbę i skończyłam pakowanie, gdy Mia nonszalancko oparła się barkiem o szafkę obok mojej, spoglądając na mój profil. Więc jak? Wyrwałaś kogoś na słonecznej Dominikanie? Mia, dobrze wiesz, że nie, przewróciłam oczami. Rozmawiałyśmy codziennie, nic ciekawego się nie działo. Powiedziałam, na co na jej twarzy pojawił się grymas. Meh, a chciałam usłyszeć historię o tobie i gorącym ratowniku, który nauczył cię pływać. Mruknęła z przekąsem i zmarszczyła swój mały nosek. Spojrzałam na nią pobłażliwie. To nie film, Mia. I umiem już pływać. Przypomniałam jej, ale machnęła tylko dłonią, a następnie poprawiła srebrny zegarek, który zawsze tkwił na jej lewym nadgarstku. Zaakceptowałabym również seksownego barmana. Na jej słowa parsknęłam śmiechem i pokręciłam głową, zamykając szafkę. Mija pieprzona Roberts. Mogłam powiedzieć o niej wiele rzeczy i nie wszystkie byłyby pochlebne. Pewnie byłoby w tym trochę obraźliwych słów i ze dwie wiązanki przekleństw. I zapewne dlatego przyjaźniłyśmy się od podstawówki. Od małego chodziłyśmy do tych samych szkół, więc widziałyśmy się praktycznie codziennie. W weekendy również przesiadywałyśmy u siebie, wyjątkiem były wakacje i ferie, które spędzałyśmy ze swoimi rodzinami, zazwyczaj poza Stanami Zjednoczonymi. Taka przerwa była sporym szokiem i o ile przez pierwsze dni dziękowała mnie biosom, że mogłam się od niej uwolnić i cały czas wypisywała sms SMSy o treści. Boże, jak dobrze, że Cię tu nie ma. Nie wrócę do Ciebie, żyje mi się cudownie, pa. O tyle pod koniec dzwoniłam do niej dwa razy częściej, marudząc, że już mi się znudziło i chcę ją zobaczyć. Nie żeby ona nie robiła tak samo. Cholernie stęskniłam się za jej twarzą, a było za czym tęsknić, bo Mie Roberts mogłam zaliczyć do tej samej kategorii, co moją matkę. Była prześliczna. Jej włosy sięgały do ramion, ścięte na prosto w odcieniu chłodny blond. Dodawały jej tego uroku, od którego można było się pożygać. Nigdy ich nie wiązała, za to spędzała sporo czasu na ich prostowaniu, bo naturalnie kręciły się w urocze sprężynki, czego nienawidziła. W jej niebieskich oczach widziałam błysk, którego w trudnych chwilach nie cierpiałam. Mia miała bystre spojrzenie, zupełnie jak moja matka. I nie było momentów gorszych od tych, gdy jednocześnie mnie nim taksowały. Mia była wyższa ode mnie ale pomimo swojego niemałego wzrostu kochała chodzenie na wysokich koturnach i szerokich obcacach. Ja często miałam obiekcje, by założyć takie buty, bo górowałam w nich nad wieloma przedstawicielami płci przeciwnej. Może było to stereotypowe, ale czułam się wtedy dość niepewnie. Mija nie miała z tym problemu. Widziałam, że niekiedy nawet jej się to podobało. Jej długie nogi i smukła sylwetka sprawiały, że wyglądała jak modelka Victoria's Secret. I zdawała sobie z tego sprawę. Zawsze zwracała na siebie uwagę, bo kochała być w centrum zainteresowania. Ja preferowałam stanie z boku i obserwowanie ze śmiechem tych wszystkich, nic nie wnoszących do życia dram, które rozgrywały się wokół. Lubiłam patrzeć na głupich ludzi. Jedno było pewne. Mia była przebojowa. Należała do tych osób, które bez problemu potrafiły podejść do przypadkowego chłopaka i wyciągnąć numer telefonu. Zawsze przewodniczyła grupie, w której się znajdowała. Swoimi słówkami i ekspresją oczarowywała innych, sprawiając, że każdy chciał jej słuchać i być w jej pobliżu. Miała w sobie to główniane coś, co przyciągało ludzi. Lubiła, kiedy ją adorowano, i nie grała niewinnej. Nie udawała. Kiedy czegoś chciała, to przeważnie udawało jej się to dostać. Była narcystyczna, zapatrzona w siebie, wygadana, niekiedy płytka i niesamowicie irytująca, choć kryła w sobie więcej niż to, co pokazywała innym. I nigdy w życiu nie zamieniłabym jej na kogoś innego. Boże, Liam cały czas się na ciebie gapi, burknęła zdegustowana, wykrzywiając twarz z idealnie nałożonym makijażem. Uśmiechnęłam się lekko, wzruszając ramionami. Jest uroczy, stwierdziłam. Nie mogąc się powstrzymać, rzuciłam okiem w kierunku, w którym patrzyła Mia. I tak jak się spodziewałam, średniego wzrostu blondyn, który stał kawałek dalej przy swojej szafce, ukradkowo zerkał w moją stronę. Jednak gdy tylko zobaczył, że wyłapałam jego spojrzenie, szybko odwrócił wzrok i z zakłopotaniem zarzucił plecak na ramię, po czym zniknął w tłumie uczniów. Zaśmiałam się cicho na tę słodką reakcję. To był cały Liam Wood, chłopak, z którym chodziłam na angielski i który często pożyczał mi długopisy. I tak, może mogłam zabrzmieć narcystycznie, ale wiedziałam, że mu się podobałam. Naprawdę mi to schlebiało. Był słodki, lekko niezdarny i zawsze pomocny. Poza tym, należał do samorządu szkolnego. Uroczy? Zapytała z niesmakiem Mija, przerywając mi moje myśli o chłopaku. Spojrzałam na nią, gdy ta uniosła brew, patrząc z chłodem w niebieskich oczach na miejsce, gdzie zniknął Liam. W takich chwilach Mija przypominała mi królową lodu. Z nieskazitelną, bladą cerą, wąskimi różowymi ustami i arystokratycznymi rysami. Potrafiła być przerażająca. Jego twarz przypomina skrzyżowanie falafela z ziemniakiem, dodała. Nie skomentowałam tego, chociaż jej dobór słów spowodował, że miałam ochotę się uśmiechnąć. Cudem zachowałam powagę. Nie przesadzaj, burknęłam. Mia kochała dramatyzować. Ja też piękna nie jestem, więc nie mam jakichś wygórowanych wymagań, parsknęłam. Liam jest bardzo miły i fajnie się z nim gada. Jest pomocny i to sprawia, że jest atrakcyjny. Blondynka przewróciła teatralnie oczami, wyglądając przy tym, jakby słuchała nudnego wykładu, mimo że tak właśnie było. Ale nie jest przystojny. To kto według ciebie jest przystojny? zapytałam z irytowanym tonem, mając już powoli dość tej wymiany zdań. Czułam się, jakby umierały mi szare komórki. Mia pomyślała przez chwilę, rozglądając się uważnie po korytarzu. Westchnęłam, zakładając ręce na piersi. Bez większego zainteresowania oglądałam swoje długie paznokcie pomalowane na czarno. Naprawdę nie miałam ochoty znów bawić się w te durne gierki. Do tego dzwonek miał zabrzmieć za mniej niż minutę, a ja naprawdę nie byłam gotowa na lekcję historii. Spojrzałam na Miję kątem oka, gdy dalej milczała. Byłam zadowolona, bo to oznaczało, że nie udało jej się nikogo wyłapać. Była dość wybredna. Kiedy już myślałam, że wygrałam i zakończymy ten głupi spektakl, jej wzrok się zatrzymał, oczy lekko zalśniły, a usta wykrzywiły się w uśmiechu zadowolenia godnym samego Gerfielda. Zagryzła dolną wargę, świecąc białymi, równymi ząbkami. On, mruknęła cicho, patrząc gdzieś za mnie. Z niechęcią odwróciłam się, aby spojrzeć na osobę, którą wybrała Roberts Osobę, która właśnie weszła przez główne drzwi. Oczywiście. Szedł powolnym krokiem po korytarzu, choć nikt nie robił tego ostentacyjnie, większość ludzi posyłała mu pełne napięcia spojrzenia. Powodem była sytuacja, jaka miała miejsce ponad miesiąc wcześniej. Został zawieszony na dwa tygodnie przed feriami i przez to nikt nie widział go w szkole przez prawie 30 dni. Nic dziwnego, że powrót chłopaka wzbudził niemałą sensację. Nie, żeby wcześniej przychodził regularnie. Jak zwykle był sam. Nie byłam zaskoczona, bo nie trzymał się z nikim z Culver High School. Miał tych swoich podejrzanych znajomych, którzy byli starsi od nas. Większość uczniów schodziła mu z drogi przez negatywne emocje, jakie wzbudzał. Mogłam śmiało stwierdzić, że był postrachem naszego liceum i nikt nie chciał z nim zadzierać. Chłopak był ubrany w czarne dżinsy, takiego samego koloru koszulkę i skórzaną kurtkę. Nie miał plecaka ani torby. W dłużej dłoni trzymał telefon. Jego gęste brązowe włosy były lekko rozczochrane, a na nosie miał przeciwsłoneczne okulary, chociaż był w pomieszczeniu. Było to niesamowicie głupie, ale sprawiało, że wydawał się dziwnie atrakcyjny. I chociaż wiedziałam, że prędzej połknę język niż powiem to na głos, skłamałabym twierdząc, że nie był przystojny. Był. Cholernie. I zapewne dlatego kilka dziewczyn i paru chłopców przyglądało mu się maślanymi oczami. To jest właśnie Towik. Rzuciła z zadowoleniem mija, przez co potrząsnęłam głową, wracając do rzeczywistości. Moja przyjaciółka nadal obserwowała chłopaka z tym swoim cwanym uśmieszkiem. W końcu wrócił. Gdy go zawiesili, nie miałam już na kogo patrzeć. Tak, ale raczej sobie odpuszczę, przyznałam, drapiąc się po karku. Nie to, że miałam jakiekolwiek szanse. I ty też powinnaś. Każdy, kto ma mózg, powinien. To Parker westchnęła, odbijając się od szafki. Nawet jeśli chce się go odpuścić, to po prostu nie można. Wiedziałam, że mi podobał się Luke Mitchell, którego z niewiadomych przyczyn każdy nazywał Parkerem. Komu by się nie podobał? Wysoki, barczysty, przystojny chłopak o czekoladowo-złotych oczach i orzechowych włosach. Chodził do czwartej klasy, chociaż powinien był skończyć liceum rok wcześniej. Niestety zabójki i wagarowanie musiał powtórzyć ostatnią klasę. Tajemniczy chłopak z ostatniej ławki. Z powalającym uśmiechem i niebezpiecznymi znajomymi. Pięknie brzmiało, ale w rzeczywistości było trochę inaczej. To nie był film, a każdy normalny człowiek wiedział, że od takich ludzi powinno się trzymać z daleka. To chłopak, z którym lepiej się nie kolegować. Mruknęłam, gdy rozbrzmiał dzwonek, który informował o rozpoczęciu się pierwszej lekcji. Z jękiem skierowałyśmy się w stronę odpowiedniej sali. Mia popatrzyła na mnie z podełba. Ty też wierzysz w plotki? Zapytała, prychając pod nosem. Raczej ciebie bym o to nie posądziła. Tu nie chodzi o plotki, Mija. Dobrze wiesz, że to typ z podciemnej gwiazdy. Od takich jak najdalej, stwierdziłam. Ma zatargi z policją, a do tego obraca się w nieciekawym towarzystwie. Mija westchnęła, ale posłusznie skinęła głową. Wiedziała, że miałam rację. Bo wygląd i prezencja to nie wszystko. Mogłyśmy zachwycać się urodą Parkera, ale to nie zmieniało faktu, że chłopak był jaki był i pochodził skąd pochodził. Z ludźmi jego pokroju dla własnego bezpieczeństwa po prostu nie warto było się zadawać. Zresztą tacy jak on również nie byli skorzy do kumplowania się z nami. I tu nie chodziło o to, że bardzo się różniliśmy. Tak po prostu było. Wszyscy wiedzieli, że Parker nie trawił tego liceum i ludzi do niego uczęszczających, którzy w większości pochodzili z dobrze sytuowanych domów, a ich rodzice mieli coś wspólnego ze służbami specjalnymi czy z polityką. Mia też zdawała sobie z tego sprawę. Mogła sobie marzyć o gorącym romansie z tym niebezpiecznym chłopakiem, ale nadal była córką jednego z najlepszych lekarzy w tym mieście, który co sobotę chodził na golfa z burmistrzem. W końcu weszłyśmy do sali, za którą w ogóle nie tęskniłam. Zajęłyśmy swoje standardowe miejsca. Po chwili weszła nauczycielka w długiej brązowej spódnicy, białej koszuli i czarnym żakiecie. Jej tlenione włosy były ulizane w wysokim koku, a na nosie miała te swoje Okulary, których szkła przypominały denka słoików. Moja ulubiona klasa znów w komplecie po feriach wiosennych sarknęła, siadając na krześle. Z naszą ukochaną Wiktorią Clark na czele dodała z zadowoleniem, spoglądając prosto w moje oczy. Profesor Roth nienawidziła mnie od kiedy po raz pierwszy przekroczyłam próg sali historycznej. Nie miałam pojęcia dlaczego. W sumie mogło mieć to związek z niezbyt miłym napisem na ławce, który wyryłam w pierwszej klasie po pierwszym F z odpowiedzi. Cóż, może i leje na ciebie ciepłym moczem bez uczucia wasuko, nie było szczytem poezji współczesnej, ale skłamałabym, mówiąc, że to dziecinne zagranie mnie nie cieszyło. Nie ucieszyła mnie natomiast nagana, jaką za to dostałam, ale niczego nie żałowałam. My nigdy nie odpuszczamy historii, pani profesor, odezwał się pochlebnie Jason, który był klasowym lizodupcem. Szczególnie ja. Ale opuszczasz wizyty u fryzjera, mruknął ktoś obok mnie, przez co uśmiechnęłam się pod nosem. Skończ już się podlizywać, Hilary, burknęła nauczycielka. Jest kwiecień, a to oznacza, że zostały nam trzy miesiące szkoły. Po wakacjach ostatnia klasa i egzaminy, więc bierzemy się do roboty. Brutalny powrót do rzeczywistości. Przez następne pięćdziesiąt minut gryzłam swój długopis, mazałam po okładce zeszytu, z którego i tak powypadała już większość kartek, i odliczałam czas do końca tej cholernej lekcji. Z ulgą w końcu wyszłam z sali i stanęłam na zatłoczonym korytarzu. Mija zniknęła mi z oczu jakiś czas wcześniej, a ja musiałam dostać się do swojej szafki. Gdy już tam dotarłam, nie zdążyłam nawet wykręcić kodu, a wątłe ramiona mocno mnie objęły. Z niedźwiedzią siłą zostałam przyciągnięta do męskiego torsu, przez co prawie straciłam równowagę. W ostatniej chwili ominęło mnie spotkanie z podłogą. Przeprowadź na mnie zamach po piątej lekcji, bo dziś są frytki na stołówce. Zaproponowałam zrezygnowana, bo przez to, że żyłam wśród nadpobudliwych ludzi, mało było rzeczy, które rzeczywiście mogły mnie przestraszyć. Wyplątałam swoje ramiona i otworzyłam szafkę, po czym włożyłam tam torebkę. Chłopak cały czas się do mnie przytulał, miażdżąc mi płuca. Znajomy zapach lasu dotarł do moich nozdrzy. Naprawdę się za tym stęskniłam. Za tym i zabijącym od niego ciepłem. Wybierasz krzesło elektryczne czy tradycyjny sznur? zapytał, w końcu mnie puszczając. Spokojnie odwróciłam się w jego stronę, by spojrzeć w wesołe piwne tęczówki. Tylko na tyle cię stać? zapytałam, unosząc wyzywająco brew. Brunet zamyślił się na chwilę, przejeżdżając długimi palcami po gęstych roczkach na głowie. Coś ostatnio słabo u mnie z pomysłami, fuknął, przybierając dramatyczną postawę. Był w tym mistrzem. Chyba się starzeje. Masz 17 lat. Powoli szykuj trumnę, zakpiłam, na co zmarszczył nos, mrużąc na mnie oczy. Zaśmiałam się cicho i nachyliłam się w jego stronę, składając delikatnego całusa na jego pulchnych wargach, co lekko go udobruchało. Na jego pięknej twarzy znów zalśnił uśmiech, i to właśnie z tego uśmiechu był znany. Chris Adams był niewątpliwie chodzącym workiem pełnym chichotów, głupich pomysłów i dramatyzmu. I naprawdę mi tego brakowało. Popatrzył na mnie, wyprężył się lekko i z zawadiackim uśmiechem oparł plecami o szafki obok, wkładając dłonie do kieszeni obcisłych dżinsów. Nie można mnie winić, mruknął. Duszą dalej jestem na plaży i obserwuję gorących kelnerów i kelnerki. Jak było na Ibizie? Zapytałam, chociaż i tak większość wiedziałam. Tak jak w przypadku mi, rozmawiałam z nim codziennie i często go wędziliśmy całą trójką. W końcu Chris Adams był muszkieterem numer 3 i moim cudownym przyjacielem od czasów przedszkolnych. Ten kościsty dryblas, który zawsze chodził w markowych ubraniach, jeździł najnowszym modelem Jaguara i którego uroczymi loczkami co miesiąc zajmował się fryzjer, śpiewający sobie trzy stówy za godzinę, był zdecydowanie promyczkiem rozświetlającym nasze nudne szare dni. Nie wiedziałam, czy w całym Culver City był ktoś, kto byłby chociaż odrobinę do niego podobny. Chris tryskał pewnością siebie i charyzmą. Zapewne nie bez znaczenia było, że jego nazwisko plasowało się wysoko na liście najbogatszych rodzin w Kalifornii, a jego matka była ikoną w świecie mody, przez co chłopak kąpał się w pieniądzach. Ale najbardziej uwielbiałam w nim to, że chociaż mógłby kupić sobie na własność jakąś pieprzoną wyspę, on się tym głównym nie przejmował. Był po prostu Chrisem Adamsem, człowiekiem, który łączył ciuchy marki Gucci z butami Adidas. Urządzał najlepsze imprezy w całej szkole. I posiadał wszystkie albumy Anne'sing. Gorąco i klubowo, odparł z zadowoleniem. Popatrzyłam na niego z małym uśmieszkiem. Jedne z lepszych ferii, jakie miałem, dodał. Słyszałaś, że Parker wrócił? Jap, mruknęła mnie zbyt zainteresowana. Mija już zdążyła mi wyrecytować litanie o tym, jak bardzo jest przystojny. Bo jest. Chris prychnął, jakbyśmy rozmawiali o czymś całkowicie oczywistym. Założył ręce na piersi, patrząc na innych uczniów, którzy ze zmęczeniem przechadzali się po korytarzu, z oczami wbitymi w ekrany telefonów. Czy każdy musi to powtarzać? Zapytałam z rozdrażnieniem, szukając jakiegoś nieprzeterminowanego napoju wśród małych butelek, które stały w mojej szafce. Wewnętrznie krzyczę, gdy go widzę okej? Okay, to odruch bezwarunkowy. przypadkiem nie wolisz rudych? zapytałam nonszalancko. Chłopak niezbyt się tym przejął. Wzruszył ramionami i poprawił kołnierzyk swojej koszuli Lakost. Dla niego mogę zmienić priorytety. Uśmiechnął się z zadowoleniem, co spowodowało, że i ja uniosłam kącik ust, kręcąc z politowaniem głową. Ale moje marzenie jest prawdopodobnie w stu procentach hetero. A mnie to nie obchodzi, bąknęłam. Jest, rzuciłam z satysfakcją, odnajdując nieotwartą puszkę jakiegoś energetyka. Z ulgą upiłam łyk. Nieważne. Lepiej mi powiedz, zaczął, jednak nie dane mu było skończyć, bo w tym samym czasie rozbrzmiał inny głos. Proszę, pomóż mi. Zmarszczyłam brwi i odwróciłam głowę w stronę Teo, który właśnie podszedł do nas, poprawiając plecak na ramieniu i układając ręce w błagalnym geście. Patrzył prosto na moją twarz, a jego oczy wyglądały jak u bezdomnego szczeniaka, który błagał o to, aby ktoś go w końcu nakarmił. Bini zsunęła się lekko z jego głowy, przez co wyglądał jeszcze bardziej mizernie. Jednak to nadal był mój brat, więc z niewzruszoną miną przełknęłam łyk napoju, patrząc na niego jak na natrętną muchę. – Spierdalaj – odpowiedziałam zimnym tonem, po czym odwróciłam się w stronę rozbawionego Chrisa, który wciąż opierał się o szafki. – Co mówiłeś? – zapytałam, ignorując Teodora. – Wik, to sprawa życia i śmierci. Chłopak znów się wtrącił, łapiąc mnie za ramię i szybko odwracając w swoją stronę, przez co prawie wylałam swojego energetyka. Fuknęłam pod nosem, balansując z puszką, po czym zmrużyłam złowrogo oczy. Czego chcesz? Pożycz mi samochód. Poprosił na wydechu. Przez chwilę po prostu na niego patrzyłam, mając nadzieję, że był to jedynie kiepski żart. Chciałam dać mu chwilę na to, aby się ogarnął, jednak on nadal patrzył na mnie z zabijającą powagą. Nie minęła chwila i wybuchnęłam chamskim śmiechem. Nie masz szans, pokręciłam głową. Znów zamierzałam odwrócić się do Chrisa, ponieważ uważałam tę rozmowę za skończoną, ale Teo nadal mi nie pozwalał. — Wik, proszę! — zaskomlał jak ranny piesek, łapiąc mnie za ramiona. Musiałam pewnie chwycić puszkę, by nic się z niej nie wylało, gdy mną potrząsnął. Za piętnaście minut otwierają bibliotekę publiczną i będzie tam sam Daniel Abraham, który będzie podpisywał swoją nową książkę. Muszę tam być! Na piechotę nie zdążę! — To pojedź sobie rowerem. Wik, proszę cię, nigdy tego nie robię, więc teraz się zgódź. Wiesz, że umiem jeździć, tylko zawsze oblewam teorię, zrobię, co zechcesz. Błagał, dalej patrząc na mnie tym szczenięcym spojrzeniem. I z każdą kolejną chwilą ten cholerny wzrok był coraz bardziej przekonujący. Nienawidziłam tego w naszej relacji. Niemal zawsze się kłóciliśmy, biliśmy i wyzywaliśmy, ale było w nas coś, co sprawiało, że gdy jedna ze stron bardzo czegoś potrzebowała, druga się na to godziła. Nawet gdy tego nie chciała. Nawet gdy mogły być z tego poważne kłopoty. Nie miałam pojęcia, czy było to jakieś cholerstwo między bliźniakami, ale nie za bardzo mi to pasowało. Teo nieraz miał problemy przez to, że wymykałam się nocami na imprezy, a on mnie krył. Dlatego wiedziałam, że nie dam rady mu odmówić. Przez miesiąc sprzątasz mój pokój, zmywasz naczynia i wynosisz śmieci, a jak mama się o tym dowie, to masz wpierdol, jasne? zapytałam poważnie, wyjmując kluczyki z kieszeni czerwonej bluzy z kapturem. Nie minęła sekunda, a już znajdowały się w dłoni mojego brata. Boże, kocham cię! Zawołał z radością, przez co kilka najbliżej stojących osób posłało nam zdziwione spojrzenia. Z uśmiechem, który nie występował na jego twarzy często, Teo złapał mnie za głowę i złożył buziaka na moim czole. Skrzywiłam się z niesmakiem, gdy biegiem ruszył w stronę drzwi. O, kocham waszą miłość! Zironizował przesłodzonym głosikiem Chris, śmiejąc się pod nosem. Prawdziwe relacje siostry z bratem. Tak, mlasnęłam z niesmakiem. Bardzo prawdziwa. Reszta lekcji minęła w miarę spokojnie. W szkole był tylko jeden gorący temat, który nie schodził z języków prawie wszystkich uczniów. Każdy gadał tylko o tym, że Mitchell wrócił do szkoły. Oczywiście, że była to okazja do plotkowania, bo przypomnieliśmy sobie sytuację sprzed ponad miesiąca, kiedy to Parker tak mocno pobił jakiegoś gościa z drugiej klasy, że ten wylądował w szpitalu. Z tego co wiedziałam, miało odbyć się jakieś postępowanie karne w tej sprawie. Nawet na stołówce, gdzie siedziałam przy stoliku, otoczona moimi znajomymi, każdy paplał tylko o tym. A ja miałam tego serdecznie dość, bo po co zawracać sobie głowę kimś takim? Poza tym, ja sama miałam poważniejsze zmartwienie. Od początku ostatniej lekcji starałam się dodzwonić do mojego brata, który nie wrócił jeszcze do szkoły. Cały czas olewał moje połączenia, a ja myślałam, że wybuchnę, gdy po skończonych zajęciach wyszłam z sali i odczytałam wiadomość, że jest na jakimś spotkaniu dla fanów książek tego całego Daniela i że nie da rady odstawić mojego samochodu na czas. Po prostu kurwa świetnie. Zirytowana otworzyłam swoją szafkę, po tym jak przez 15 minut wydzwoniałam do Teo, aż wyłączył telefon. Byłam wściekła. Ostatnia lekcja skończyła się kilkadziesiąt minut wcześniej, a większa część uczniów opuściła już teren szkoły. Na korytarzu w prawym skrzydle stałam tylko ja. Mija jak zwykle urwała się razem z Chrisem z biologii godzinę wcześniej, a ja musiałam tam siedzieć do w pół do czwartej. Do domu miałam pięć mil, więc jeśli miało mi się udać, to tak, doszłabym tam w czwartek na wieczór. I jak na złość, nie miałam nawet kasy na taksówkę, a większości moich znajomych nie było już w szkole. Mama była w pracy, zresztą i tak nie mogłam do niej zadzwonić, bo jak wytłumaczyłabym jej brak samochodu. Burknęłam, gdy przez przypadek jeden z zeszytów wypadł mi z torebki na podłogę. Kilkanaście wetkniętych w niego kartek rozsypało się wokół. Warknęłam, wznosząc oczy ku niebu i zaciskając dłonie w pięści. Wkucnęłam zła i zaczęłam je zbierać. Moje życie było pasmem niepowodzeń nawet w tak nieważnych i mało istotnych kwestiach. Ja nie wiedziałam, czy to było zapisane w genach, ale miałam już dość. Zmarszczyłam brwi, kiedy nagle zobaczyłam czarne glany, których właściciel zatrzymał się naprzeciw mnie. Ze zdziwieniem spostrzegłam, jak ta osoba kuca, a następnie zaczyna zbierać kartki. Zdezorientowana patrzyłam na długie palce, które sprawnie podnosiły kolejne kawałki papieru. Kilka srebrnych obrączek odznaczało się na opalonej skórze. Przełknęłam ślinę, po czym niepewnie uniosłam wzrok i zaniemówiłam, widząc Luka, Michela, który nic nie mówił, tylko po prostu mi pomagał. Co to do... Skarciłam się w myślach, kiedy zdałam sobie sprawę, że mu się przyglądam. Szybko się ogarnęłam. Musiałam wyglądać jak krecynka, starając się zignorować dziwne uczucie w moim brzuchu, pozbierałam pozostałe notatki i wyprostowałam się. On również. Nie bardzo wiedziałam, jak zareagować, więc z niewzruszoną miną zacisnęłam palce na zeszycie. Masz, powiedział nagle, wręczając mi plik wydrukowanych kartek. Jego głos był niski, ale dziwnie przyjemny dla ucha. Miał w sobie specyficzną, wesołą nutę, co zupełnie nie pasowało do jego osoby. Dzięki, mruknęłam, odbierając od niego swoje rzeczy i wsadzając je niechlujnie z powrotem do torby. Czułam na dłoniach jego wzrok, gdy szybko się zbierałam. Jesteś Victoria Clark, powiedział nagle, co lekko wytrąciło mnie z rytmu i sprawiło, że ze zdziwieniem uniosłam głowę, nawiązując z nim kontakt wzrokowy. Z bliska spojrzenie czekoladowo-złotych tęczówek było jeszcze bardziej intensywne. Cóż, może zawsze takie było, jednak to był pierwszy raz, gdy staliśmy tak blisko. Ba, to była nasza pierwsza interakcja. Przez trzy lata mojego uczęszczania do tego liceum, ani razu nawet na mnie nie spojrzał. Nic dziwnego, że czułam się lekko niezręcznie z tym, jak uważnie mi się przyglądał. Poza tym byłam przekonana, że nie wiedział o moim istnieniu. No bo skąd? Dobra, może moje nazwisko nie było przypadkowe przez wzgląd na mamę. W naszej szkole znało mnie sporo osób, również dlatego, że przyjaźniłam się z Adamsem. Jednak Luke nie wyglądał na takiego, co słuchał licealnych ploteczek. Tak, kiwnęłam głową. W jego oczach tliło się coś dziwnego. Coś, co zdradzało, jak poważnie się nad czymś wahał. A ty jesteś Luke Mitchell, dodałam. Parker poprawił mnie. Kiwnęłam głową. Cóż, Parker, dziękuję za pomoc, mruknęłam, czując się jeszcze bardziej niezręcznie. Co to kurwy, czy ja właśnie z nim rozmawiałam? Skoro już wiemy, jak się nazywamy, to chyba czas się pożegnać. Też tak sądzę, cześć, powiedziałam jak najszybciej zamykając szafkę. Nawet na niego nie spojrzałam, gdy szybkim krokiem odeszłam, kierując się do wyjścia ze szkoły. Okej, okay, to była chyba jedna z najgłupszych i najbardziej bezsensownych rozmów, jakie kiedykolwiek przeprowadziłam. Nie równała się nawet z gadaniem z Chrisem, gdy ten opowiadał mi swoje sny erotyczne. Dopiero kiedy wyszłam na zewnątrz, to zdałam sobie sprawę, że moje mięśnie były spięte. To luk tak na mnie działał. Nie lubiłam go, a jego zła sława wcale nie ułatwiała sprawy. Odetchnęłam cicho, ruszając w stronę przystanku autobusowego. Nie miałam pieniędzy, bateria w moim telefonie była na wyczerpaniu, a na dodatek zrobiło się cholernie zimno, więc może ten bilet miesięczny wepchnięty do portfela na wszelki wypadek mógł pomóc. Przystanek był zaraz za rogiem i po chwili już tam byłam. Spojrzałam na rozkład jazdy i jęknęłam cicho pod nosem, widząc, że następny autobus miał być dopiero za 40 minut. O, kolejny dzień z życia Wiktorii Clark! mruknęłam, siadając na ławce, która stała obok. Spuściłam głowę i chwilę tak siedziałam, aż poczułam pierwsze krople deszczu, które zaczęły moczyć moje czarne dżinsy. No kurwa, jeszcze piorunem strzel, krzyknęłam patrząc w granatowe niebo. Policzyłam w myślach do dziesięciu, aby choć trochę się uspokoić i gdy już to zrobiłam, ponownie odwróciłam głowę, a mój wzrok niemal od razu spotkał się ze wzrokiem starszej pani po drugiej stronie ulicy, która popatrzyła na mnie widocznie zdezorientowana. Przez chwilę, tylko na nią spoglądałam, powoli mrugając. Przepraszam, powiedziałam w końcu na tyle głośno, aby mnie usłyszała i odchrząknęłam zmieszana. Staruszka jedynie wzruszyła ramionami i z różową parasolką podreptała w stronę centrum. Zarzuciłam kaptur bluzy na głowę. Nie pozostało mi nic innego, prócz czekania na ten cholerny autobus. Jeszcze nie wiedziałam, czy będę chciała, by podwiózł mnie do domu, czy po prostu przejechał. Co gorsza, zaczynało padać coraz mocniej, także nabrałam ochoty, by wskoczyć pod nadjeżdżające ładne Audi. Samochód, ku mojemu zdziwieniu, zaczął zwalniać obok przystanku, na którym czekałam. Kiedy stanął tuż przy mnie, przyciemniana szyba powoli opadła. Z konsternacją obserwowałam to, co się działo, a moje zdziwienie przerodziło się w szok, gdy dostrzegłam w środku auta nikogo innego jak parkera. Parkera, który patrzył na mnie z uniesionymi brwiami. Nie wiem, czy wiesz, ale pada, powiedział bardzo inteligentnie, przez co chciałam przewrócić oczami, ale w ostatniej chwili się powstrzymałam. Mhm, zauważyłam. Burknęłam cicho, mając nadzieję, że chłopak zaraz sobie pojedzie. Może go nie znałam, ale naprawdę za nim nie przepadałam. Nie wiem, odwieźć cię? zaproponował, jakby od niechcenia, przez co mój żołądek ścisnął się w małą kulkę. Przełknęłam ślinę. Miałam gdzieś jechać z lukiem Michelem? Niesławny parker miał mnie podwieźć do domu? Nie miałam pojęcia, czy właśnie byłam w ukrytej kamerze, czy po prostu chłopak sobie ze mnie żartował. Do ostatniej chwili byłam przekonana, że po tej propozycji wybuchnie głośnym śmiechem i odjedzie. Jednak o dziwo, on nadal tam stał. I patrzył na mnie ponaglająco. Nie, dzięki, poczekam. Odmówiłam, starając się brzmieć pewnie. Nie moja wina, że jego obecność wywoływała we mnie dziwnego rodzaju strach. Chociaż tak naprawdę nigdy nic mi nie zrobił. Jednak to nie zmieniało faktu, że mógł. Przecież cię nie zabije, mruknął, przewracając oczami, jakby rozmawiał z tępym dzieckiem. Ani nigdzie nie wywiozę. Mhm, uh -huh, wolę tego nie sprawdzać, mąknęłam pod nosem. Kiedy zdałam sobie sprawę z tego, co powiedziałam, rozszerzyłam oczy i popatrzyłam na twarz chłopaka, oczekując wybuchu gniewu z jego strony. Podziewałam się, że odjedzie i zostawi mnie na tym cholernym deszczu. Jakie było moje zdziwienie, kiedy chłopak pokręcił ciężko głową i mogłabym przysiąc, lekki uśmiech zatlił się w kąciku jego ust. Rozbawiłam samego Parkera. Ten dzień nie mógłby być dziwniejszy. Jesteś uparta, mruknął i naprawdę zaskoczyło mnie to, jak bardzo na to nalegał. Każdy poddałby się już dawno, szczególnie że nie byliśmy dla siebie nikim szczególnym. Ba, właśnie rozmawialiśmy ze sobą drugi raz. Mama ci nie mówiła, że nie wsiada się do auta z nieznajomymi? Zapytałam, pociągając nosem. Było mi już naprawdę zimno, więc wcisnęłam ręce głębiej do kieszeni bluzy, ale na niewiele się to zdało. Nie jesteśmy nieznajomymi, rzucił nieco głośniej, bo deszcz zagłuszał nasze głosy. Wiesz, jak mam na imię, ja wiem, jak masz ty. To czyni nas znajomymi. Co, możemy razem obrabować bank? Sarknęłam, spoglądając w ciemne niebo. Słuchaj, dzięki za propozycję, ale naprawdę nie trzeba. Ledwo dokończyłam to zdanie, gdy nagle rozległ się głośny grzmot, a ja z przestrachem podskoczyłam na ławce. Wsiadaj do tego cholernego samochodu. Warknął w końcu, a po dziwnie miłym luku sprzed sekundy nie było już śladu. Teraz patrzył na mnie zdenerwowany, a coś w jego oczach mówiło, że najchętniej by mnie tam zostawił. Cholera jasna. Bez namysłu podniosłam się z ławki, zabierając swoją torbę. Szybko podeszłam do auta i wsiadłam na miejsce pasażera, po czym zamknęłam za sobą drzwi. Od razu uderzyło we mnie ciepło, z czego cholernie się cieszyłam, bo moje palce zaczynały drętwieć. I kiedy tak siedziałam, cicho oddychając i patrząc przez przednią szybę, zdałam sobie sprawę, co ja najlepszego narobiłam. Przeoknęłam ślinę i powoli odwróciłam głowę w stronę Luka, który z obojętną miną zasunął szybę, nawet na mnie nie patrząc. – Podaj adres – mruknął cicho. Zrobiłam to, co kazał, po czym zapanowała między nami cisza. Zaczął jechać, a ja ściągnęłam z głowy kaptur i przesunęłam palcami po wilgotnych włosach. Odetchnęłam kątem oka spoglądając na chłopaka obok. Ta sytuacja była tak abstrakcyjna, że nie mogłam się powstrzymać. Czy ja właśnie jechałam w jednym samochodzie z Lukiem, Parkerem, Michelem? O mój Boże, byłam taką idiotką. W tamtej chwili pozostało mi się jedynie modlić, abyśmy szybko dojechali, by nic po drodze się nie stało i żebyśmy się rozstali i już nigdy na siebie nie wpadli. Niezręczną ciszę przerywała tylko piosenka Welcome to the Jungle Guns N' Roses, którą bardzo lubiłam. Cicho pobrzmiewała z głośników auta. Prawie bezszelestnie wystukiwałam rytm palcami na swoim kolanie, wgapiając się w krajobraz za oknem. Fanka hard rocka? Zapytał z lekkim przekąsem chłopak, na co lekko się wzdrygnęłam. Popatrzyłam na jego profil, gdy wpatrywał się ze skupieniem w ulicę. Powiedzmy, odparła mnie wzruszona. To klasyk, każdy zna. Wyglądasz raczej na kogoś, kto słucha mainstreamowego gówna, mruknął, na co uniosłam brew. Czy on właśnie starał się mnie obrazić? Cóż, tego też słucham dla twojej wiadomości, odpowiedziałam nieco burkliwie. To nie tak, że trzeba zatrzymać się tylko na jednym. I w mainstreamie można znaleźć coś dobrego. Nie sądzę. Odrzekł, na co parsknęłam pod nosem suchym śmiechem. Popatrzyłam na niego z frustracją. Kącik jego ust był lekko uniesiony. To było dziwne, widzieć go w takim stanie. W szkole wyglądał jakby chciał wymordować połowę populacji. Nie rozumiem ludzi, którzy tego słuchają. To nie jest dobre, dodał. Nie jest dobre w aspekcie jakiejkolwiek sztuki bycie bucem, który uważa, że tylko on ma rację i wszystko, co popularne, jest złe. Wycedziłam przez zęby, nawet nie zastanawiając się nad swoimi słowami. Nawet jeśli ci się nie podoba, to nie generalizuj, warknęłam ostrzej niż miałam zamiar. Przełknęłam ślinę, czekając, aż w końcu na mnie na i każe wysiąść z auta czy coś w tym rodzaju. Ale życie znów mnie zdziwiło, bo zamiast tego jedynie uśmiechnął się krzywo i pokiwał delikatnie głową, zastanawiając się nad czymś. Na jego twarzy nadal malowało się dziwne rozbawienie, i to było tak bardzo do niego niepodobne. Nie to ukazywał na co dzień. Jesteś wygadana, stwierdził cicho. Założyłam ręce na piersi i wcisnęłam się w fotel, obserwując widoki za oknem. Nie miałam zamiaru z nim więcej rozmawiać. To cię zgubi! Przewróciłam oczami, powstrzymując się od prychnięcia. Tak, byłam wygadana, gdy ktoś pieprzył głupoty i zachowywał się tak wyniośle. To było frustrujące. Jednak gdybym wtedy wiedziała więcej, prawdopodobnie bym się zamknęła. Przynajmniej luk nie miałby racji. Kolejne chwile mijały nam w ciszy, gdy telefon chłopaka nagle zawibrował. Wyjął go z kieszeni i odblokował, a następnie odczytał wiadomość. Westchnął cicho i rzucił urządzenie na deskę rozdzielczą. Oh, muszę na chwilę spotkać się z moim kumplem, powiedział cicho. Znów wydawał się taki spięty i markotny. Zmarszczyłam brwi, gdy skręcił w jakąś uliczkę. Pięć minut. Spoko, mogę już iść na piechotę. Odpowiedziałam starając się brzmieć pewnie. Wszyscy wiedzieli, w jakim towarzystwie obracał się Parker i naprawdę nie chciałam tam jechać. Wyluzuj, to tylko chwila, poczekasz w samochodzie. Odparł twardo, jakby żadna inna opcja nie wchodziła w grę. Zaczęłam się lekko niepokoić przez jego zachowanie. Znów wywoływał we mnie niemiłe emocje, a coś w jego oczach zdradzało, że nie był ucieszony z tego obrotu spraw. Chwilę później zaparkował przed starym, opuszczonym budynkiem. Moje oczy od razu spoczęły na aucie, które stało niedaleko. Czerwony Mustang, po którego karoserii spływały krople deszczu, prezentował się cudownie należał do tych ikonicznych, starszych modeli, ale był w świetnym stanie. Widać było, że właściciel bardzo o niego dbał i chyba to właśnie on opierał się o maskę tego cuda. Stał tyłem do nas. Nie padało już tak mocno, jedynie mżyło, więc miałam na niego dobry widok. Chłopak ubrany w czarne dopasowane dżinsy i tego samego koloru bluzę, której kaptur luźno opadał na jego plecy. Wyglądał dość postawnie. Miał szerokie barki, ale był raczej szczupły. Jego ciemnobrązowe włosy były lekko wilgotne i ładnie przystrzyżone. Przez to, że rękawy bluzy podwinął do łokci, widziałam opaloną skórę jego przedramion. Był naprawdę wysoki. Nawet nie zorientowałam się, kiedy Parker wysiadł z samochodu i zatrzasnął za sobą drzwi. Oparłam głowę o zagłówek, ze zdenerwowaniem przełykając ślinę. Obserwowałam, jak podszedł do obcego chłopaka i wymienił z nim uścisk dłoni, klepiąc go przy tym w plecy. Dalej nie widziałam twarzy właściciela Mustanga. Nieznajomy ciągle stał tyłem i nie rzucił w moją stronę ani jednego spojrzenia, chociaż byłam niemal pewna, że Luke musiał mu powiedzieć, że nie jest sam. Mitchell wyjął coś z kieszeni, a chwilę później obaj zaczęli palić papierosy. Zmrużyłam oczy, łapiąc się na tym, że wpatrywałam się w ruch dłoni Kumpla Parkera. Fajka tliła się pomiędzy jego palcami. Miał duże dłonie. Za każdym razem, gdy się zaciągał, dym wił się wokół jego głowy a następnie rozpływał. Było to dziwnie magnetyzujące. Wciąż nie widziałam nawet jego profilu. No nie, mruknęłam, gdy po siedmiu minutach nadal siedziałam w samochodzie. Przestało padać, a oni nie wyglądali, jakby ich rozmowa miała się szybko zakończyć. Zarzuciłam torebkę na ramię, wysiadłam z auta i zamknęłam za sobą drzwi. Ten odgłos spowodował, że Mitchell odwrócił się w moją stronę. Drugi chłopak palił już kolejnego papierosa i nawet na mnie nie popatrzył. Zupełnie jakby nie interesowało go to, kto za nim stał. Zignorowałam to i przybrałam nonszalancką postawę, nawiązując kontakt wzrokowy z parkerem. Nie miałam pojęcia dlaczego i czy to mi się nie przywidziało, ale w tamtej chwili widziałam w jego czekoladowo-złotych tęczówkach jedno. Przeprosiny. Wielkie dzięki za podwózkę, ale już się przejdę. powiedziałam w końcu, by pozbyć się tych durnych myśli. Okej, okay, pokiwał głową i odwrócił wzrok, wzruszając ramionami. Zachowywał się dziwnie. Jeszcze raz, dzięki, mruknęłam i odwróciłam się, aby odejść, gdy nagle rozbrzmiał ten głos. I to właśnie ten głos okazał się moim pierwszym grzechem. Nie wiedziałem, że teraz zabrałeś się za młodsze. Ciche mruknięcie sprawiło, że zatrzymałam się w miejscu, a po chwili automatycznie odwróciłam się ku chłopakom. Parker nadal na mnie nie patrzył, ale ja i tak nie zwracałam na niego uwagi. Całą swoją atencję skupiłam na nieznajomym, który wciąż stał tyłem. Bo to właśnie on wypowiedział te słowa. Nie potrafiłam odwrócić wzroku od jego karku, a w głowie cały czas słyszałam echo jego głosu. Był niski i strasznie zachrypnięty. Jakby zdarty od papierosów, krzyków i alkoholu. Tak intrygujący. Chłopak mówił cicho i powoli, przez co każde jego słowo było jak brzytwa. Cholera! Ten głos brzmiał tak przerażająco zimno i pusto, jakby gość właśnie wstał z grobu. Patrzyłam, jak nieznajomy z nonszalancją uniósł rękę i wyrzucił niedopałek, a następnie przydeptał go czarnym butem z ciemnym znaczkiem Najka po boku. Tylko ją podwiozłem odpowiedział cicho Luke. Nie wątpię. Obcy chłopak ponownie się odezwał, a jego ton był jeszcze bardziej ostry. Jednak to wrażenie zniknęło wtedy, gdy jego ciało drgnęło i powoli odwrócił się w moją stronę. Wtedy zniknęło już wszystko. Pierwszym, na co zwróciłam uwagę, były jego oczy. Otoczone wachlarzem gęstych rzęs i lekko podkrążone, jakby nie spało od dłuższego czasu. Już to sprawiło, że poczułam mrożącą krew w żyłach niepewność. Ale to te cholerne, jakby śmiercionośne tęczówki były moim ostatecznym zgubieniem. Całe czarne jak smoła. Nie potrafiłam skupić wzroku na niczym innym. Nigdy nie poznałam człowieka o oczach w tak niespotykanym odcieniu. Jednak to nie ich kolor był najgorszy. Pierwszy raz w życiu widziałam, by ktoś patrzył na kogoś tak jak w tamtej chwili on spoglądał na mnie. Z tak przerażającym wyrafinowaniem i zimnem. Jego czarne tęczówki były lodowato puste i beznamiętne. Martwe. Chłopak nie spuścił ze mnie wzroku nawet na sekundę. Z obojętną miną wpatrywał się w moje oczy, przez co wydawało mi się, że skanuje mnie na każdy możliwy sposób, aby odkryć każdą moją, nawet najmniejszą tajemnicę. Odniosłam nieprzyjemne wrażenie, jakby po chwili wiedział o mnie zupełnie wszystko. Poczułam nieprzyjemny, zimny pot na karku, i gdyby ktoś zapytał, dlaczego wtedy nie odwróciłam głowy i dalej patrzyłam w te oczy, nie byłabym w stanie odpowiedzieć. Chociaż czułam ciarki na całym ciele i z jakiegoś dziwnego powodu. Nieznajomy wywołał we mnie negatywne emocje, ja wciąż patrzyłam. I czułam się coraz gorzej. Wiesz, że takie jak ona nie są zbyt inteligentne, powiedział nagle beznamiętnym tonem, odwracając się w stronę luka i tym samym w końcu przerywając nasz kontakt wzrokowy. W duchu odetchnęłam z ulgą. Poczułam, jakby ktoś w końcu przywrócił mi zdolność oddychania. Jednak chwilę później dotarł do mnie sens jego słów. Zmarszczyłam brwi, spoglądając na jego profil. Co było uderzające. Chłopak o lodowatych oczach miał niesamowicie wystające kości policzkowe i bardzo szlachetne rysy. Jego prosty nos miał niemal idealne proporcje, brwi były równe i ciemne, co pasowało do brązowych, nieułożonych kosmyków na jego głowie. Linia jego przeklętej szczęki mogłaby ciąć papier. Nigdy nie widziałam kogoś chociażby w niewielkim stopniu podobnego do niego. Wyglądał jak wyrzeźbiony przez Michała Anioła, nie w marmurze, ale w złocie. Nie mógł być żywym człowiekiem. Żaden człowiek tak nie wyglądał. Żaden człowiek tak nie brzmiał. Żaden człowiek tak nie patrzył. Takie jak ja, czyli. zaczęłam, nawet nie myśląc nad tym, że coś mówię. W pełni zaabsorbowana chłopakiem i jego wcześniejszymi słowami patrzyłam, jak na jego idealnie skrojone, ale niezbyt pełne blade wargi w się uśmiech. Nie był to zwykły uśmiech. O nie, to był uśmiech, przez który każdy włos zjeżył mi się na głowie i poczułam, jakbym miała za chwilę zwymiotować. Lewy kącik ust chłopaka uniósł się delikatnie ku górze, przez co na jego twarzy wykwidył grymas pełny kpiny, cynizmu i po prostu zła. Nie uśmiechał się w dobry sposób. Przełknęłam ślinę i nie ukazując strachu, który osiadł na mnie jak kurz, założyłam ręce na piersi i zacisnąłam szczękę. Patrzyłam, jak nieznajomy, który miał około dwudziestu kilku lat, znów powoli obrócił się w moją stronę, a jego czarne tęczówki zatrzymały się na moich oczach. I wtedy zaczęłam bać się dużo bardziej. On nie był kimś dobrym. Był zły. Bardzo zły. Czyżbym cię obraził? zapytał nagle lekko patetycznym tonem, jakby naśmiewając się ze mnie. To zbiło mnie z tropu, ale nie dałam tego po sobie poznać. To zależy od tego, jak odpowiesz na moje wcześniejsze pytanie, odparłam pewnym siebie głosem, unosząc lekko głowę i patrząc na niego hardym wzrokiem. Nie miałam pojęcia, skąd brało się we mnie tyle odwagi, ale wiedziałam, że nie mogę się przed nim ująć. Nie mogłam się poddać. Czułam na sobie pełen napięcia wzrok Parkera, ale nie skupiałam się na nim. Całą swoją uwagę poświęciłam nieznajomemu. Chłopak, wyraźnie rozbawiony moim zachowaniem, uniósł w lekkim zaskoczeniu brwi. Jakby zdziwiła go moja bojowa postawa. Lepiej wróć do domu i nie pakuj się w kłopoty. Mruknął nagle i znów odwrócił się w stronę Parkera. Mitchell, który dotąd w ciszy przysłuchiwał się naszej rozmowie, znów zareagował dziwnie. Przymknął ze spokojem powieki, oddychając z ulgą. Takie jak ty nie kończą dobrze w miejscach takich jak te. Chyba, że jesteś głupia, a coś mi podpowiada, że tak jest. Dodał Czarnooki, nie zwracając na mnie uwagi. Jakbym była nieistotnym pyłem. Dziewczynki z dobrych domów zostają w dobrych domach. I to był ten pieprzony zapalnik. Nienawidziłam tego określenia. Dziewczynka z dobrego domu. Kiedy się z kimś poważnie kłóciłam, zawsze musiał wyciągnąć tę kartę. Jesteś bogata i dobrze ustawiona w życiu, nie wiesz co to problemy. I gdyby tego nie dodał, prawdopodobnie odeszłabym bez słowa i nigdy więcej go nie zobaczyła. Nawet mimo tego, że nazwał mnie głupią. Gdyby tego nie powiedział, ja bym nie odpowiedziała. Wszystko, co nastąpiło później, stało się przez to jedno zdanie. Nigdy nie byłam osobą nieśmiałą. Owszem, nie lubiłam być w centrum uwagi ani skupiać się tylko na sobie, ale jeśli ktoś zaczynał mnie obrażać bez powodu, nie umiałam stać bezczynnie i nic z tym nie zrobić. A może powinnam się była tego nauczyć. Może czasami lepiej było schować dumę do kieszeni i nie robić nic. Właśnie. Może. Nie znałam go, nie miałam pojęcia, kim był, ale skoro zadawał się z Lukiem, to coś mi podpowiadało, że nie należał do ludzi, którzy żyją w zgodzie z władzami Culver City. Plus to, z jaką kpiną wypowiadał się o dziewczynkach z dobrego domu. Więc nie pomyślałam, po prostu mówiłam. Wow, jesteś taki miły, sarknęłam, układając usta w sztucznym uśmiechu, który zdradzał nieco kpiny. Chłopak, zdziwiony, że kontynuowałam rozmowę po tym, jak ją skończył, zmarszczył brwi i spojrzał na mnie, jakby nic nie rozumiał. Należysz może do jakiegoś młodzieżowego kółka Rady Miasta, czy coś w tym stylu? Bo z tym debilnym myśleniem i zajebistym kompleksem niższości, przez który oceniasz ludzi mimo, że ich nie znasz, świetnie byś się tam nadawał. Więc jeśli będziesz kandydował na przewodniczącego, to masz mój głos. Po moich słowach wszystko działo się jakby w spowolnionym tempie. Luk przymknął powieki, prawdopodobnie modląc się w duchu, by cofnąć czas. Przynajmniej tak wyglądał. Nieznajomy za to nie powiedział niczego. Po prostu stał i patrzył na mnie z przerażająco zimną miną, a jego spojrzenie wbijało się w moje serce i mózg. I chociaż nie pokazywałam tego, jak bardzo byłam przestraszona, w tamtej chwili zaczęłam żałować swoich słów i tego, że wcześniej nie uciekłam. Wyglądał jak posąg. Nie wiedziałam nawet, czy oddychał, tylko patrzył, a ja zrozumiałam, że trafiłam w czułe miejsce. Ale, co ja tam wiem? Jestem tylko głupią dziewczynką z dobrego domu. Dodałam, dając sobie mentalnie w twarz za to, że nie potrafiłam się zamknąć. Uniosłam dumnie głowę, obserwując z wyższością milczącego chłopaka. Skoro on oceniał mnie, ja mogłam ocenić jego. A był nikim. Coś jeszcze? Wiktorio, idź już, wyszeptał załamany Mitchell i chyba pierwszy raz widziałam go tak niepewnego. I to powinno być jasnym znakiem. Czytałaś kiedyś Fausta Goethego? zapytał nagle obojętnym tonem nieznajomy, co znowu mnie zdziwiło. Znowu zadał bezsensowne pytanie. Boże, był taki dziwny. Nie, odburknęłam zgodnie z prawdą, na co uniósł złowieszczo kącik ust, a ja ponownie poczułam ciarki na całym ciele. W tej książce Faust podpisuje cyrograf z diabłem. To wyrok. niemal wyszeptał, a jego głos był jak oko cyklonu. Dookoła szalał huragan, panował chaos i nieład, a w środku było cicho i pusto. Jego głos taki był, cichy i pusty po środku, bez ładu. Właśnie to zrobiłaś, Wiktoria. Moje imię w jego ustach brzmiało złowrogo. Było jak śmierć w raju. Wiktorio, idź w tej chwili, warknął Luke, a ja nie miałam zamiaru się spierać. Szybko odwróciłam się, wciąż czując wzrok chłopaka na swoich plecach. Daj spokój, Nate, mruknął znacznie ciszej, co sprawiło, że moje serce gwałtownie się zatrzymało. Nate? Nie, to nie mogła być prawda. Nie, 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 poczułam jak, jak moje nogi zaczęły się trząść, a mój żołądek gwałtownie się ścisnął, więc jak najszybciej skierowałam się do wyjścia z uliczki. Dopiero po kilkunastu sekundach pozbyłam się tego ciężkiego spojrzenia ze swojej głowy, ale i tak nie odetchnęłam. Zaczęłam kierować się w stronę domu. Wydawało mi się, że ktoś umieścił stutonowy kamień na moich płucach. Trudno było mi oddychać. Moje ręce trzęsły się, a gula w gardle wciąż rosła. To na pewno nie był nataniel Shea. Nie, to był inny Nate. Drogę do domu pokonałam prawie biegiem, kilkukrotnie wpadając w kałuże po ulewie. Gdy byłam już na swoim osiedlu, drżącą ręką wyciągnęłam telefon z kieszeni spodni. Szybko wybrałam numer mi i czekałam, aż odbierze. Nerwowo otworzyłam drzwi domu kluczem, który wyciągnęłam z torebki. Czego? zapytała, a jej głos był zniekształcony przez jedzenie, które spożywała. Zatrzasnęłam za sobą drzwi, rzuciłam torebkę na szafkę i w biegu ściągnęłam mokre buty. Musimy pogadać, już! odparłam na wydechu, rozłączając się. W domu nikogo nie było. Jedynie kot, który usłyszał hałas, podbiegł do mnie ze swojego miejsca pod kominkiem. Otarł się o moje nogi, merdając ogonem ale ja byłam zbyt nabuzowana, więc szybko popędziłam do siebie, o mało nie zabijając się na schodach. Wpadłam jak burza do swojej sypialni. Szybko zalogowałam się na swoim laptopie, który stał na biurku. Prawie od razu wyświetliło mi się okienko Skype'a, powiadamiające, że dzwoniła mija. Nacisnęłam zieloną słuchawkę i zasapana usiadłam na krześle. Co jest? Zapytała. Siedziała na łóżku, jedząc ramen. Zaraz za nią leżał Chris, który przeglądał coś na swoim telefonie. Ogarniasz, jak wygląda Nate Shea? Wyrzuciłam z siebie, przez co przestała jeść i posłała mi zdziwione spojrzenie. Chris też przestał skupiać uwagę na iPhone'ie i popatrzył na mnie ze zmarszczonymi brwiami, prostując się. Po co ci to? Zaczęła z rezerwą, odkładając swoje jedzenie, aby maksymalnie skoncentrować się na rozmowie. Oboje wyglądali na lekko przejętych moim zachowaniem. Po prostu powiedz, ty bardziej ogarniasz te wszystkie osoby. Wymamrotałam. Mia miała wielu znajomych spoza szkoły Często imprezowała w różnych ciekawych miejscach I tak przeważnie byłam tam wtedy z nią Ale miałam cholerny problem z zapamiętywaniem twarzy Czasami musiałam się sporo nagłowić, by przypomnieć sobie Jak wyglądały niektóre osoby z mojego rocznika Mia na pewno kojarzyła Shea A nawet jeśli go nie widziała, to zapewne słyszała plotki Jako plotkara numer jeden w Culver High School Musiała po prostu powiedzieć mi, że to nie był on, to nie on Um, tak, widziałam go niedawno na jakiejś imprezie w tym nowym klubie Death. Mruknęła, starając się sobie przypomnieć. Ale był daleko i z wieloma ludźmi. Pamiętam, że był bardzo wysoki, coś około sześciu stóp, dobrze zbudowany, ma chyba brązowe włosy i ciemne oczy, z tego co pamiętam. Kurewsko gorący. I zadaje się z Parkerem. Ludzie mówią, że jest jego dobrym przyjacielem. O kurwa. Pięknęłam uderzając głową z niemałą siłą w blad biurka. Popełniłam wielki błąd. Wyszeptałam, kiedy powoli zaczęłam zdawać sobie sprawę z tego, co właśnie zrobiłam. Po swoich słowach usłyszałam szmer, a następne, co zobaczyłam na ekranie to dziurki w nosie krisa. Wciągałaś kreski z Albańczykami w nowy rok na Times Square? Zapytał śmiertelnie poważnie, przez co zmarszczyłam brwi i spojrzałam na niego jak na kretyna. Nie to ty nie wiesz, co jest poważnym błędem. Odrzekł, na co Mija popatrzyła na niego ze zdziwieniem. Kiedy do cholery to zrobiłeś? pociągnęła wątek. I skąd znasz Albańczyków? Uch, to były mroczne czasy, wyszeptał z dramaturgią, patrząc pusto w jeden punkt. Na co Roberts przewróciła oczami i popchnęła go z powrotem na łóżko. Ponownie skupiła się na mnie. Mów, co się stało. Cóż, nazwał mnie głupią dziewczynką z dobrego domu, więc może powiedziałam mu, że ma zajebisty kompleks niższości. I z tym debilnym zachowaniem powinien startować na przewodniczącego młodzieżowego klubu Rady Miasta. Wymamrotałam i kiedy ta sytuacja znów pojawiła się w mojej głowie, mój żołądek niemal eksplodował. Zapanowała chwilowa cisza, podczas której skubałam kant swojego biurka, mając nadzieję, że oni zaraz coś wymyślą. Albo się zaśmieją i powiedzą, że nic się nie stało. O, naprawdę strasznie na to liczyłam, jednak gdy po kolejnych dziesięciu sekundach cisza wciąż trwała. Niepewnie uniosłam wzrok na swoich przyjaciół, którzy patrzyli na mnie szeroko otwartymi oczami. Szczenka krisa leżała niemalże na podłodze. Tak jak moje życie. wik, zaczęła mija, ale urwała, bo nie wiedziała, co ma powiedzieć. Chris za to wiedział, bo elokwentnie dokończył. Jesteś w dupie. Byłam, ponieważ osobą, którą tak koncertowo obraziłam, był Nathaniel Shay. Nathaniel Pieprzony Shea, który był bardzo znany w naszym liceum i w całym cholernym Culver City. I niestety nie z tego, że był cudownym człowiekiem. Każde miasto miało swój znak rozpoznawczy. Zazwyczaj było to coś dobrego, czym można było się szczycić w gazetach. Największa plantacja pomidorów, jedyne w stanie zoo z zagrożonymi gatunkami czy coroczny konkurs na najlepsze leczo. Ale takim znakiem rozpoznawczym mogły być też przedsięwzięcia, o których nikt nie chciał mówić głośno i z którymi walczyli wysoko postawieni ludzie. I takie coś było również w Culver City. Pieprzony znak rozpoznawczy tego zapiedziałego miasta sprowadzony do podziemi. Nielegalne walki. Cholerne, nielegalne walki bokserskie, którymi to gówniane miasto żyło bardziej niż czymkolwiek innym. I jednym z czołowych zawodników był nie kto inny jak Nathaniel Pieprzony Shay. Obraziłam chłopaka, który był jednym z najlepszych, a być może najlepszym. Chłopaka, którego znali z opowieści wszyscy, nawet jeśli go nie widzieli. Tak jak ja. Chłopaka, którego nie cierpiała policja i każdy, kto żył zgodnie z prawem. Bójki, gliny, wandalizm i zero hamulców. Zdecydowanie nie powinnam była wsiadać do samochodu Parkera. Rozdział drugi. Milczenie. Och, dajże spokój, jęknęła coraz bardziej zdenerwowana Mia, ciągnąc mnie za rękę w stronę szkoły. Przecież nic ci się nie stanie on mnie zabije zawołałam rozżalona, zapierając się nogami. Kilkoro uczniów na szkolnym dziedzińcu przyglądało nam się ze zdziwieniem, ale żadna z nas nie miała zamiaru ustąpić albo on, albo Luk któryś na pewno Mija przewróciła oczami, mocniej zaciskając swoje palce na moim nadgarstku. Z niemałą siłą szarpnęła moim ciałem, przez co znalazłyśmy się przed drzwiami budynku. Zaskomlałam cicho, gdy wyprostowała się, odgarniając włosy z twarzy. Wik nie chcę ci w żaden sposób ubliżać, ale on pewnie już o tym zapomniał. Nawet cię nie pamięta, tłumaczyła mi jak dziecku, gdy ja założyłam ręce na piersi. Zasępiłam się, nadal niepewna. Okej, okay, może zachowywałam się głupio, bo raczej nikt o zdrowych zmysłach nie zaatakowałby mnie w tak zatłoczonym miejscu, ale nie zmieniło to faktu, że nadal mogłam się bać. Od nieszczęsnego wydarzenia z Szejem i ze mną w rolach głównych, które miało miejsce dzień wcześniej, cały czas o tym myślałam. Naprawdę nie miałam zamiaru zadzierać ze znajomymi Michela, a już na pewno nie chciałam mieć nic wspólnego z Natanielem Szejem. Nigdy nie możesz być w stu procentach pewna co do takich typów, mruknęłam. Wik, ty mu nawet nie powiedziałaś niczego złego, Mija westchnęła ze znużeniem. Ten tekst nawet dla mnie był durny, a to już wyczyn, i ty dobrze o tym wiesz. Niby tak, ale zaczęłam, przerwał mi jednak głos naszego przyjaciela, który właśnie do nas podszedł. Cześć! Przywitał się Chris. Na jego twarzy jak zwykle malowało się zmęczenie, bo Adams naprawdę nienawidził wstawać przed dziesiątą. Coś ciekawego? zapytał, jak gdyby nigdy nic, jedząc swoje zielone jabłko. Może ty jej to jakoś przetłumaczysz, bo ja już nie wiem, co robić. Warknęła lekko zirytowana Mia, na co Chris nic nie rozumiejąc zmarszczył równe brwi i zaczął wolniej rzuć swoje śniadanie. Jest przerażona tym, że teraz coś jej się stanie, bo wczoraj pokłóciła się z szejem i nie chce iść do szkoły. Chris ze zdziwieniem spojrzał najpierw na Miję, a potem na mnie. Chwilę milczał aż przełknął kęs jabłka. Słuchaj, Wik, zaczął spokojnie po chwili namysłu. Nie chcę cię obrazić, ale nie sądzisz, że Shea ma coś lepszego do roboty, niż uganianie się za licealistką, bo ta rzuciła w jego stronę jakiś głupi tekst? zapytał, na co trochę się rozluźniłam. Ty go nawet nie zwyzywałaś, a on nie ma pojęcia, kim jesteś. To nie film, a ty dramatyzujesz chyba trochę za bardzo. Dziękuję, westchnęła Mia i korzystając z mojego chwilowego zawahania, znów mnie popchnęła. Nie protestowałam, tylko z niepokojem weszłam pierwsza do środka. Gdy znaleźliśmy się na szkolnym korytarzu, otoczeni tłumem ludzi, a na mnie wciąż nie napadł nikt z tasakiem w dłoni, Roberts uśmiechnęła się. Widzisz? Żyjesz, więc chodź. Może wierzyłam plotkom, ale Shea nie bez powodu był znany w tym mieście. Wystarczyło posłuchać kilku historii. Był typem człowieka, z którym lepiej było nie utrzymywać żadnych kontaktów. Kręcił się w podejrzanym towarzystwie, brał udział w tym nielegalnym głównie i podobno bardzo lubił różnego rodzaju używki. Nie wiedziałam, ile było w tym prawdy, ale coś musiało być na rzeczy. Mnóstwo razy słyszałam o nim i jego ekscesach. Z tego co mówił Adams, rocznikowo miał 20 lat i nigdy nie chodził do żadnej szkoły w Culver City, ponieważ od małego uczył się w instytucjach za miastem. Przerażała mnie sama myśl o tym człowieku. Może nie powinnam była wierzyć we wszystko, co mówili ludzie, ale to było silniejsze ode mnie. W jakiś sposób mu podpadłam. Może nie zrobiłam niczego złego, ale chyba go obraziłam. Miałam wielką nadzieję, że moi przyjaciele mieli rację i Shei już o mnie zapomniał. Bo w końcu kim byłam? Dla niego nikim szczególnym. Miał swój świat i otaczał się innymi ludźmi. Ja byłam jedynie przeciętną licealistką, która powiedziała o dwa słowa za dużo. Chciałam wierzyć w to, że nie miał czasu, by się mną przejmować i tylko postanowił mnie nastraszyć swoimi słowami. A ja, głupia, wciąż o nich myślałam. Cóż, chyba mu się udało. Jeśli już tak mocno nie martwisz się swoją zbliżającą się śmiercią, to musimy cię zostawić, odezwała się Mia. Idziemy porozmawiać z profesorem Johannesem o projekcie z matematyki. Ach, tak, Chris skinął głową. Ułamki mają szczególne miejsce w moim sercu. Przewróciłam oczami na jego słowa, gdy oboje ruszyli przed siebie. Odetchnęłam głęboko, by się uspokoić i z uniesioną głową przeszłam przez szkolny korytarz, jak co dzień przywitałam się z kilkoma znajomymi, podskakując z przestrachem za każdym razem, gdy ktoś odezwał się niespodziewanie. Zatrzymałam się przed swoją szafką. Wykręciłam kot, ale jak zwykle musiała się zaciąć. Zacisnęłam szczękę i zaczęłam się z nią szarpać, aż nagle czyjaś pięść stuknęła w metal, przez co zamek odskoczył, a drzwiczki się otworzyły. Przerażona wzdrygnęłam się i natychmiastowo odwróciłam w stronę chłopaka, który stał obok mnie z lekkim uśmiechem. Ulga spłynęła na moje ciało, gdy spojrzałam w wesołe niebieskie tęczówki. Czy ja naprawdę myślałam, że to on? Co niby miał mi zrobić wyrzucić przez szkolne okno? Popadałam w paranoję. Hej, Liam! przewitałam się, posyłając stojącemu przede mną chłopakowi wdzięczny uśmiech. Dzięki. Nie ma sprawy te szafki lubią się zacinać. Odparł pogodnym głosem, zaciskając dłonie na paskach swojego plecaka. Zaczęłam wyciągać książki do historii, czując jego wzrok na swojej twarzy. Mają już z 50 lat, więc się nie dziwię. Wzruszyłam ramionami, a blondyn cicho się zaśmiał. Lubiłam, kiedy czasem decydował się do mnie podejść i porozmawiać. Często gdy robiłam to ja, zaczynał się denerwować i szybko uciekał. Słuchaj, wik zaczął dziwnie nerwowym tonem, na co spojrzałam na niego kątem oka. Drapał się po karku, a jego nos, który pokrywały urocze, delikatne piegi, lekko poczerwieniał. Tak sobie pomyślałem, może chciałabyś wyjść ze mną jutro do kina, grają nowy film z Johnem Deppem. Mruknął nieśmiało. Odetchnęłam, wewnętrznie wykonując taniec szczęścia. Od początku tego semestru chciałam się jakoś z nim umówić. Był naprawdę sympatyczny i miły. I dosłownie w momencie, gdy zapytał, wszystkie moje nieprzyjemne myśli uleciały gdzieś daleko. Pozostało tylko szczęście i ekscytacja. W końcu coś dobrego. Jasne, odpowiedziałam kiwając głową i zachowując względny spokój. O której są wieczorne sesje? O szóstej i dziewiątej, odpowiedział, a jego jasne oczy zaleśniły spod ekscytowania. Więc o szóstej, oznajmiłam. Spotkamy się pod kinem? Jasne. Do zobaczenia na angielskim, powiedział z uśmiechem, zbierając się do odejścia. Ciągle na mnie patrzył, przez co szedł tyłem, i nie minęła sekunda, gdy niezdarnie wpadł na jakiegoś chłopaka. Parsknęłam śmiechem, kręcąc w rozbawieniu głową, a Liam delikatnie się skrzywił, po czym z zadowoleniem zniknął za rogiem. Nie mogłam pozbyć się delikatnego uśmiechu z twarzy, gdy wróciłam do przeglądania swojej szafki. Ten dzień nie był taki zły. Wiedziałam jednak, że mój dobry humor wyparuje tak szybko, jak szybko się pojawił, gdy miejsce Liama po kilkunastu sekundach zajęła Mia. Jak zwykle z kawą z automatu w dłoni. Rozłożyła lekko ręce, patrząc na mnie, jakbym właśnie obraziła jej ojca. Co to miało być? Oburzyła się piskliwym tonem, robiąc zdegustowaną minę. Jej długie, sztuczne paznokcie zacisnęły się na jasnym plastiku i wydawało mi się, że jeszcze chwila, a opakowanie z gorącą cieczą pęknie. Zostawiam cię samą na pięć minut, a ty umawiasz się z tym dubkiem? On wcale nie jest dubkiem. Przewróciłam oczami, nawet na nią nie patrząc. Jest miły i można z nim pogadać. Y, wiesz, że ostatnio na przedsiębiorczości kłócił się z Filipem, że osoby homoseksualne nie powinny mieć praw do zawierania małżeństwa? Zapytała zła, na co zmarszczyłam brwi, w końcu zerkając na nią kątem oka. Niemożliwe, pokręciłam głową. Liam taki nie jest. Musiało ci się pomylić. Nie pomyliło mi się i po prostu ty nie chcesz tego zrozumieć, burknęła. On jest dupkiem. Dupkiem z kompleksami, który wyżywa się na innych, udając nieśmiałe niewiniątko. Tacy najczęściej kończą sprzedając w monopolowym i waląc do zdjęć Pameli Anderson w czerwonym kostiumie ratownika. Sarknęła, krzywiąc się. Umówiłam się z nim jutro o szóstej pod kinem. Sama zdecyduję, czy warto to ciągnąć. I zamierzam się dobrze bawić. Ucięłam, zamykając z hukiem swoją szafkę. Zaakceptujesz to? Zapytałam poważnie, patrząc w jej niebieskie oczy. Naburmuszona blondynka spuściła lekko stonu, zerkając gdzieś w bok. Cóż, zawsze będę cię wspierać bąknęła, na co uniosłam kącik ust i się martwić Wiem i za to cię kocham powiedziałam. A teraz możemy iść na historię? Tak, zgodziła się tylko pamiętaj Monopolowy i Pamela Anderson rzuciła na odchodne i nawet na mnie nie czekając, zaczęła iść w stronę odpowiedniej sali. Przewróciłam oczami, kręcąc głową chcąc, nie chcąc, podążyłam za nią. Nie przeszłam nawet dwóch kroków, gdy nagle mój wzrok natrafił na wzrok parkera. Chłopak stał niedaleko mnie, opierając się nonszalancko o szafki, a na jego twarzy nie malowała się żadna emocja. Jego widok od razu przypomniał mi o tej okropnej sytuacji z szejem i zimny dreszcz przebiegł wzdłuż mojego kręgosłupa. Cholera, 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 cholera. Nie wiedziałam, co mogło się stać, ale na coś chyba rzeczywiście czekałam. Mitchell jednak wyciągnął tylko telefon z kieszeni skórzanej kurtki i zaczął coś na nim pisać, całkowicie mnie ignorując. Korzystając z okazji, szybkim krokiem podeszłam do Mii. Nie chciałam się narażać. Może naprawdę zbyt wiele nad tym myślałam i wyolbrzymiałam sprawę. Ja i moja ta do dramatyzowania. Obok sali zauważyłam Teo, który stał z G. Chłopak był jednym z jego najbliższych znajomych, choć charakterem zupełnie mi nie pasował do mojego brata. Teo był wrednym kotem. A G. zaliczał się do ekstrawertycznych Golden Retrieverów. Zmrużyłam złowrogo oczy. Tak właściwie to ta cała sytuacja z Natanielem była winą Teo. Gdyby oddał mi samochód na czas, to nie jechałabym z Michelem, nie poznałabym szeja i dalej żyłabym sobie w spokoju. Oczywiście, gdy w końcu wrócił do domu, potężnie się na niego wydarłam, ale on jedynie wzruszył ramionami i powiedział, że go to nie interesuje. Tyle z naszej miłości. Ten film ma podobno dobre efekty specjalne, więc pójdziemy do kina. Paplał G, kiedy przechodziłam obok nich. Teo, widząc mnie, przewrócił oczami. Wracasz dziś na piechotę, zawołałam w jego kierunku, nie zaszczycając go ani jednym spojrzeniem. Wiedziałam, że musiałam go zdziwić. G wyszczerzył się w moją stronę, na co odpowiedziałam delikatnym uśmiechem. A to niby dlaczego? Prychnął Teo, zakładając ręce na piersi. Bo ja tak mówię, ucięłam. I wracasz tak przez następny tydzień, a jeśli chociażby pomyślisz o tym, aby poskarżyć się mamie, dowie się, że ukradłeś mi kluczyki do auta i uciekłeś ze szkoły, by pojechać na to głupie spotkanie autorskie. Dodałam i z kamienną twarzą weszłam do sali. Ja musiałam radzić sobie dzień wcześniej, jemu też należała się taka przygoda. Jesteś niemiła, zaśmiała się mia, która weszła do pomieszczenia zaraz za mną. Może kiedyś będę udawać, że mi z tego powodu przykro. To było świetne. Powiedziałam w środę wieczorem, gdy razem z Liamem wyszliśmy z kina. Było już przed dziewiątą, a na dworze zapadł zmrok. Latarnie oświetlały ulicę i chodnik, po którym szliśmy. Wokół nas kręciło się kilka osób, które albo wychodziły z budynku, albo do niego wchodziły. Przez te prawie trzy godziny bawiłam się naprawdę dobrze. Mimo, że w domu nieco się stresowałam, gdy dotarłam na miejsce, wszystko szło wręcz wyśmienicie. Z każdą minutą nasza rozmowa stawała się coraz luźniejsza. Liam był miły, i mimo że jego żarty nie były zbyt zabawne, śmiałam się sporo. Nawet nie wiem, czy można to nazwać komedią czy horrorem, odpowiedział chłopak, drapiąc się po karku. Naprawdę miło spędziłam czas, zapewniłam, zatrzymując się na chodniku niedaleko miejsca, gdzie zaparkowałam swój samochód. Liam uśmiechnął się i stanął naprzeciwko mnie, spoglądając w moje oczy. Przez chwilę obserwowałam jego niebieskie tęczówki. Naprawdę bardzo. Bardzo miło, dodałam znacznie ciszej, a atmosfera między nami stała się nieco bardziej napięta. Chłopak zagryzł dolną wargę. To świetnie, bo ja też, odpowiedział równie cicho i powoli. Przez następnych kilka sekund tylko na siebie patrzyliśmy. Liam był przystojny. Cóż, nie był w stu procentach moim typie, ale uważałam, że był atrakcyjny. Uważnie obserwowałam jego oczy i właśnie wtedy twarz chłopaka powoli zaczęła zbliżać się do mojej. Wstrzymałam powietrze w płucach, gdy jego wzrok padł na moje usta. Chciałam tego od początku naszego spotkania, więc nie protestowałam i również nachyliłam się ku niemu. Jednak nasze nosy nawet się nie zetknęły, gdy niedaleko nas rozległ się cichy głos. Szczerze, nie radzę ci tego robić. Ciche i przerażająco spokojne wypowiedziane zdanie sprawiło, że podskoczyłam w miejscu. W tej samej sekundzie odwróciłam się w stronę, skąd dochodził ten znany mi już głos. Tamtego wieczoru ujrzałam go ponownie. Stał kilkanaście stóp od nas, opierając się tyłem o maskę swojego krwisto-czerwonego mustanga. Ku mojemu przerażeniu patrzył prosto na Liama. Wyglądał tak samo, jak go zapamiętałam. Kosmyk niedbale ułożonych włosów opadł mu na czoło. W jego dłużej dłoni tlił się w połowie wypalony papieros, a dym otaczał jego beznamiętną twarz niczym chmura gradowa. Ubrany był w czarne dżinsy, białą koszulkę i czarną rozpiętą bluzę, której rękawy znów podwinął do łokci. Wpatrywałam się w niego szeroko otwartymi oczami. Przełknęłam ślinę, starając się jakoś opanować zdenerwowanie, strach i złość, które ogarnęły moje ciało. Cholera, nie wiedziałam, co się działo, jak się tam znalazł i dlaczego patrzył tym przerażająco pustym wzrokiem na Liama. Od tego przeklętego incydentu minęły dwa dni, podczas których nic się nie wydarzyło. A ja zaczynałam zapominać o jego istnieniu. Naprawdę miałam nadzieję, że tylko mnie postraszył, że na tym się skończy, a w tamtej chwili on znów przy mnie był. Nataniel. Możesz mi powiedzieć, co tu robisz? zapytałam na pozór spokojnie, korzystając z nagłego przypływu odwagi. Byłam przerażona, ale obecność Liama jakoś podtrzymywała mnie na duchu. W końcu nie byłam sama. Nie wiedziałam jednak, czy to wystarczy, gdy zimna twarz szeja... Wykrzywiła się w lekkim grymasie rozbawienia. Zatrważającego rozbawienia połączonego z cynizmem, kpiną i ironią. Czułam każdą sekundę, gdy wzrok chłopaka przenosił się na mnie. Jego czarne tęczówki wwiercały się w moje oczy, skanując mnie niczym rentgen, przez co moja pewność siebie lekko spadła. Patrząc w nie, miałam ciarki na plecach. Były tak przesiąknięte koszmarną nicością. Skąd on do cholery wiedział, gdzie byłam? Przejeżdżałem obok, mruknął cicho, rozciągając swoje usta w bladym uśmiechu. Nie cieszysz się z mojej wizyty? Zapytał z udawanym przejęciem, zaciągając się papierosem. Nie potrafiłam oderwać wzroku od tych magnetyzujących ten człowiek, których widok mnie kurewsko przerażał. Zastanawiałam się, czy w ogóle patrzyła na mnie żywa istota. Nieszczególnie, odważyłam się odpowiedzieć, utrzymując kamienny wyraz twarzy, co ponownie lekko go rozbawiło. Zaczynało mnie to drażnić. Był taki kpiący. A ty kim jesteś? Chłopak zignorował moją odpowiedź i znów spojrzał na liama. Ja również na niego popatrzyłam, przypominając sobie o jego istnieniu i kiedy to zrobiłam w myślach szpetnie zaklełam. Liam wyraźnie pobladł i z zakłopotaniem oraz lekkim strachem obserwował nataniela. Do samego końca miałam nadzieję, że może nie wiedział, kim się był albo chociaż jak wyglądał. Jednak po jego minie i zachowaniu domyśliłam się, że moje marzenia zostały pogrzebane. I jestem Liam, wystękał w końcu chłopak. Nataniel skinął nonszalancko głową, jakby akceptował jego odpowiedź i to było tak kurwa absurdalne. Więc, Liam, zaczął strzepując popiół z papierosa. Zazgrzytałam zębami, kiedy w specyficzny sposób wymówił imię chłopaka. Jakby zastanawiał się, czy ten jest w ogóle godzien z nim rozmawiać. Co tu robiliście? zapytał, jak gdyby nigdy nic. Wydawało mi się, że zaraz wybuchnę. Jak on śmiał! Liam, nie musisz, zaczęłam, bo to było irracjonalne, a szej zachowywał się jak ostatni bucz. Przyszliśmy na film, odpowiedział z zająknięciem chłopak, całkowicie mnie ignorując. Uniosłam jedną brew w zdziwieniu. Fajny był? zapytał szej. Jednak po tonie jego głosu można łatwo wywnioskować, że nie za bardzo go to interesowało. Założyłam ręce na piersi, przewracając oczami. W porządku, odparł Liam. Co dobrze, mruknął brunet i ostatni raz się zaciągnął, po czym wyrzucił niedopałek i przedeptał go butem. Potem z niechęcią spojrzał na chłopaka obok mnie. Tak więc Liam, skoro film się skończył, to możesz już sobie iść. powiedział spokojnie, ale jego głos był lodowaty i przerażający. Rozchyliłam lekko usta, nie wierząc w to, co usłyszałam. Chciałam coś powiedzieć, ale nawet nie zdążyłam. Z opóźnionym refleksem popatrzyłam na Liama, który bez słowa kiwnął głową, a później rzucił niemrawę cześć i szybkim krokiem ruszył w stronę swojego auta. Przez szok nawet nie zareagowałam. Kiedy był już w połowie drogi, Shay ponownie zwrócił się ku niemu. "Jeszcze jedno", powiedział nieco głośniej, przez co Liam odwrócił się w jego stronę. Na beznamiętną twarz Nataniela znów wstąpił ten złowrogi grymas, od którego człowiek dostawał gęsiej skórki. Nie radzę ci więcej się obok niej kręcić, zrozumiałeś? Spojrzałam najpierw na szeja, a następnie na Uda, który znowu pokiwał głową i po chwili szybko wskoczył do swojego auta. W ciszy obserwowaliśmy, jak odjeżdżał z podkina. Nie potrafiłam ogarnąć, co się właśnie stało. Czy Liam naprawdę, czy szej? Co, o co ci chodzi? zapytałam, a złość wygrała ze strachem. Z frustracją popatrzyłam na zadowolonego z siebie chłopaka. Ten, jak gdyby nigdy nic, odchylił lekko głowę, patrząc na mnie zmrużonymi oczami. Co ty tu w ogóle robisz? Jak. Tak strasznie dużo mówisz, westchnął ze znużeniem, a to jest tak niepotrzebne. Gdybyś tyle nie mówiła, tamta sytuacja nie miałaby miejsca, powiedział lekko zblazowanym tonem. A ja wiedziałam, że nawiązywał do naszego pierwszego spotkania, gdy go obraziłam. Milczenie jest złotem. Czekaj, bo czegoś nie rozumiem, werknęłam. Masz zamiar teraz odstraszać ode mnie ludzi, bo powiedziałam ci coś niemiłego? Nie sądzisz, że to trochę bez sensu? Ja cię nawet nie znam, a ty nie znasz mnie. Paplałam w przypływie adrenaliny. Jego zamglony wzrok ani na sekundę nie opuścił mojej twarzy. Ile ty masz lat do cholery? Pięć? zapytałam sarkastycznie. Dwadzieścia odparł bez emocji, na co moje ręce opadły. Ten facet był tak dobijający. I tu nie chodzi tylko o odstraszanie ludzi. Mruknął, po czym powoli odbił się od samochodu. Z sercem w gardle obserwowałam, jak niespiesznie zmierza w moją stronę. Starałam się grać twardą i niewzruszoną, ale tak nie było. Bałam się. Nie znałam go, a sądząc po opowieściach różnych ludzi, raczej nie mogłam czuć się bezpiecznie. Brunet zatrzymał się w odległości kilku stóp ode mnie, na całe szczęście nie przekraczając tej granicy. Zadarłam głowę i starałam się wytrzymać jego ciężkie spojrzenie. Znów zdziwiło mnie, jak bardzo był wysoki. Jak nic miał z sześć stóp i pięć cali, może nawet sześć. A o co? Okej, okay, chcesz przeprosin, o to chodzi. Pytałam, ale chłopak milczał. W takim razie przepraszam. Bardzo przepraszam, że cię obraziłam. Burknęłam, by mieć to z głowy i by dał mi spokój. Widzisz, nie lubię, gdy ludzie przepraszają, mruknął, splatając ręce za plecami. Szczególnie wtedy, gdy tak naprawdę nie żałują swojego zachowania, Victoria Clark. Przełknęłam ślinę, a mój świat zatrzymał się, kiedy powoli wymówił moje imię i nazwisko. Niemal je wyszeptał, ale jego szept był jak rozrywający żebra krzyk, który ranił uszy. Znał je. Znał moje nazwisko. Skąd? Patrzył w moje oczy, nachylając się delikatnie ku mnie. Starałam się jakoś opanować wybuch emocji w ciele, gdy jego zapach uderzył w moje nozdrza. Czułam miętę. Strasznie dużo mięty i dymu papierosowego, który wsiąkł w jego ubranie i ciało. I cholerną wodę kolońską. Znał moje nazwisko. Dlaczego akurat ja? Zapytałam ze złością pomieszaną z rozpaczą. Nic ci przecież nie zrobiłam. Chłopak uniósł kpiąco kącik ust, ponownie się cofając. Jednak jego zapach pozostał. Jakby chciał zabić mnie od środka, był tak cholernie przerażający. Ponieważ nie umiesz milczeć, stwierdził. Jęknęłam cicho. Możemy dać temu spokój i zachować się jak dorośli? zasugerowałam spokojnym tonem, choć złość powoli przejmowała nade mną kontrolę. Ja przeprosiłam. Chociaż nie mam pojęcia, dlaczego to zrobiłam, skoro powiedziałam samą prawdę. A ty musisz mieć strasznie nudne życie i być tak pierdolenie nadwrażliwy, jeśli uraziła cię taka głupota. Uciełam, gdy zdałam sobie sprawę z tego, co właśnie wyszło z moich ust. Automatycznie szerzej otworzyłam oczy, bojąc się spojrzeć na jego twarz. Czekałam na jakiś wybuch złości. Czy ja naprawdę to powiedziałam? Cholera, miałam to naprawić, a nie jeszcze pogorszyć. Moje ciało spięło się w oczekiwaniu na atak. Jednak ku mojemu zdziwieniu, Brunet zareagował cichym parsknięciem, ale nawet jego śmiech był bez życia. Uniosłam zdziwiona brwi. Naprawdę nie umiesz być cicho, westchnął po raz kolejny, przez co odważyłam się spojrzeć w jego oczy. I kiedy zobaczyłam w nich przerażającą pustkę, lód i czyste zło, zrozumiałam, że to było coś więcej niż zwykłe kłopoty. I masz rację, mam nudne życie i muszę je jakoś urozmaicić. Więc mi w tym pomożesz, prawda? Możesz być pewna, że nasza nowa zabawa będzie naprawdę fajna, wyszeptał z terroryzującym moją duszę uśmiechem. Chyba musisz już wracać do domu, zmienił nagle temat. Następnie nachylił się nade mną tak blisko, jak jeszcze nigdy wcześniej. Od razu ogarnęło mnie paraliżujące przerażenie. Wszystko stało się intensywniejsze, jego zapach, obecność i ciepło bijące od jego ciała. Znieruchomiałam. Ze strachu nie potrafiłam się poruszyć, gdy jego głowa znalazła się niebezpiecznie blisko mojej. Wąskie, kształtne wargi chłopaka rozciągnęły się w uśmiechu, a następnie znalazły się tuż przy moim lewym uchu. Taka ładna dziewczyna nie może plątać się sama po mieście w nocy. To bardzo niebezpieczne, wyszeptał, a jego ciepły oddech owiał mój policzek. Do zobaczenia, Wiktorio Clark. Niczym zjawa, z wrodzoną gracją, niemal bezszelestnie odsunął się, zabierając ze sobą zapach i ciepło. Został jedynie chłód i mrok. Wygiął nieprzyjemnie kąciki ust i odwrócił się. Dlaczego to robisz? Wydusiłam z siebie, gdy był już przy swoim aucie. Spojrzał na mnie ze znużeniem, a po chwili na jego wargach wykwitł obrzydliwie podły uśmiech. Lubię łamać ludzi. Po tych słowach wsiadł do auta i odpalił silnik. Mustang zawył i ruszył. Szej sprawnie odjechał z kina, nie obdarzając mnie ani jednym spojrzeniem. Zostałam sama, z drżącymi dłońmi i szybko bijącym sercem. Starałam się przetworzyć wszystkie informacje. Skąd wiedział, gdzie byłam i jak... Luk, oczywiście, cholerny Luke Mitchell, który słyszał całą moją rozmowę z Liamem i mią w szkole. Cholera, czy naprawdę tak mu zależało na tym, aby uprzykrzyć mi egzystencję? Przez głupią kłótnię i parę przykrych słów? Tak w pewnym sensie go obraziłam, ale to nie dawało mu prawa do tego, aby zacząć niszczyć mi moje marne życie. Przymknęłam oczy i przetarłam dłońmi zmęczoną twarz. Wiedziałam, że najwyższy czas wrócić do domu, więc z mętnym krokiem przeszłam przez parking i podeszłam do swojego auta. Otworzyłam je z pilota i wsiadłam do środka. Głęboko westchnęłam, kładąc głowę na kierownicy. Miałam nudne życie, ale przez szeja poczułam, że to właśnie mi pasowało. Musiałam to wszystko zepsuć przez mój niewyparzony język. Po dwóch dniach już szczerze wierzyłam w to, że chłopak o mnie zapomni i nie będzie się przejmował jakąś małolatą. Tak bardzo się na tym przejechałam. Odpaliłam silnik i wyjechałam z parkingu. Jechałam nieprzepełnionymi ulicami Culver City, starając się dostać do domu. Tak bardzo chciałam wyprowadzić się do większego miasta. Dusiłam się w tym miasteczku, w którym od najmłodszych lat otaczałam się tymi samymi ludźmi. Wszystko było monotonne i tak cholernie poukładane. Chciałam czegoś więcej. Chciałam mieć możliwości, poznawać nowych ludzi bez irytującego głosu podświadomości, który wciąż przypominał mi o tym, że ktoś może mnie znać. Chciałam zacząć z czystą kartą i mieć po prostu więcej. Cóż, nie spodziewałam się, że moja lista powodów, dla których chciałam stamtąd uciec, wydłuży się o jeszcze jeden punkt. Gdy stanęłam oko w oko z szejem, zrozumiałam, że zrobiłabym wszystko, byleby więcej go nie zobaczyć. Dziesięć minut później byłam już pod domem. Uśmiechnęłam się smętnie pod nosem, gdy weszłam do środka. Byłam zmęczona i jedyne, czego potrzebowałam, to łóżko i może coś do jedzenia. Powoli weszłam do kuchni, w której na wysokim stołku barowym siedział Teo, jedząc płatki. Kot leniwie leżał obok niego, gryząc gumową kość. Brat nawet na mnie nie spojrzał, gdy podeszłam do naszego zwierzaka, by podrapać go za uchem. I jak Randka? Liam nie uciekł? Teodor zaśmiał się złowieszczo. Podeszłam do blatu i nalałam sobie wody do szklanki. się, kundlu, odwarknęłam, upijając łyk chłodnej cieczy. Nie chciało mi się z nim kłócić, bo tak sęk w tym, że Liam uciekł. Oho, ktoś jest nie w humorze po randce mruknął, odstawiając pustą miskę na bok. Miałam już na końcu języka niezbyt miłą odpowiedź, gdy nagle przerwał mi stukot szpilek. Oboje odwróciliśmy głowy w stronę schodów. Schodziła z nich mama w śliwkowej sukience do kolan, z grubymi ramionczkami i z lekkim dekoltem. Jej włosy były pokręcone i miała mocniejszy niż na co dzień makijaż. Wyglądała obłędnie. – Ło, mamo! – zawołałam z uznaniem, gdy podeszła bliżej nas. – Może być? – Zapytała zdenerwowana, wygładzając drżącymi dłońmi przód sukienki. Pierścionki z brylantami odznaczały się na jej bladych palcach. Czyżby nasz Erik w końcu zaprosił cię na randkę? zapytałam, poruszając dwuznacznie brwiami. Mama przewróciła oczami, co oznaczało, że miałam rację. Y, ohyda! stwierdził Teo, wstając od blatu i zgarniając z niego brudną miskę. Jak myślisz, sukienka ok? zapytała, ignorując swojego idiotycznego syna. Czy może jednak zbyt odważna? Wskazała na koronkę podkreślającą wcięcie w talii. Teo włożył naczynie do zmywarki, wyprostował się i stanął obok mnie, zakładając ręce na piersi. Oboje patrzyliśmy na naszą rodzicielkę, która zachowywała się jak nastolatka, poprawiając każde nieistniejące zagięcie na swojej kreacji. No, zależy, co chcecie robić, odparłam rozbawiona. Wiktorio, idziemy tylko do teatru, oburzyła się. Tak to się teraz nazywa. Odroczyłam się. Teatr o dziewiątej wieczorem, dołączył rozbawiony Teo, przez co i ja się uśmiechnęłam. Tak, ponieważ spektakl zaczyna się o tej godzinie, odkaszlnęła. Tak właściwie to, dlaczego ja się wam mam w ogóle tłumaczyć? Idźcie spać, ale najpierw lekcje. Tak, macie odrobić lekcje i iść spać w tej chwili. Chyba twój książę w luksusowym Porsche właśnie przybył, powiedziałam, wyglądając przez kuchenne okno. Czarne auto, które wyglądało na niebotycznie drogie, sprawiło, że znowu zamarzyłam, by być obrzydliwie bogatą. Może ta medycyna nie była takim głupim pomysłem. W końcu obejrzałam wszystkie sezony doktora Hausa. Z moimi umiejętnościami i wiedzą zabiłabym najwyżej kilka osób. O mój Boże, pisnęła zestresowana. Na pewno dobrze wyglądam? zapytała, poprawiając włosy. Może się jednak przebiorę? Tak, muszę się przebrać. Boże, jak ja wyglądam? zawołała z przejęciem, wytrzeszczając oczy. Ale mamo, zaczęłam jednak nie dała mi skończyć, jak strzała pomknęła po schodach na piętro, o mało nie zabijając się na drewnianych stopniach. Ona nigdy nie była do końca normalna, podsumował mój brat, kiedy oboje patrzyliśmy na miejsce, w którym zniknęła. Pocnęłam go łokciem w ramię, chociaż musiałam mu przyznać rację. Może i nasza mama miała te 44 lata, ale psychicznie zatrzymała się gdzieś pomiędzy 15 a 18 rokiem życia. I o ile na ogół było to zabawne, bo mogliśmy z Teo się z niej pośmiać, o tyle w niektórych chwilach zastanawiałam się, jakim cudem łączyło się w niej tak wiele sprzecznych cech. Oho, będzie ciekawie, mruknął Teo, gdy w całym domu rozbrzmiał dzwonek do drzwi. Gotowa poznać przyszłego ojczyma? Zapytał z ironią, zacierając dłonie, na co przewróciłam oczami z politowaniem. Bez słowa razem poszliśmy w stronę wejścia. Teo założył ręce na piersi i oparł się bokiem o jedną ze ścian przy szafce z butami, oczekując co dalej. Odchrząknęłam i robiąc pokerową minę, otworzyłam z rozmachem drzwi wejściowe. W progu stał wysoki, dobrze zbudowany mężczyzna, który był już około pięćdziesiątki. Miał na sobie idealnie skrojony i zapewne cholernie drogi garnitur, a czarne włosy, które zaczęły już delikatnie siwieć, zaczesał w elegancki sposób. Był przystojny i lekko nieśmielający, chociaż w tamtej chwili wyglądał na naprawdę zestresowanego. Jego siwe tęczówki, w których widać było zdenerwowanie, spoczęły najpierw na mnie, a następnie na moim bracie. Nie wychodząc z roli, wciąż patrzyłam na niego z dołu z kamienną twarzą, co robił również Teo. Dobry wieczór, odezwał się po kilku chwilach niezręcznej ciszy. Przemawiał ciężkim barytonem, ale jego głos był przyjemny dla ucha. Przyszedłem po Joseline. Zapewne jesteście jej dziećmi. Wiktoria i Teo, jak mnie mam? Zapytał, na co oboje skinęliśmy głowami. Nazywam się Eric Clinton. Bardzo miło mi was poznać. Jeszcze raz otaksowałam go wzrokiem. Mężczyzna nieco zdziwiło nasze zachowanie, więc dezorientowany zmarszczył równe brwi. Spojrzałam przez ramię na Teo, łapiąc z nim kontakt wzrokowy. Chłopak z zamyśloną miną przez chwilę milczał, aż w końcu pokiwał głową. Ja również skinęłam i ponownie odwróciłam się w stronę Erika, który był już zdenerwowany do granic możliwości. Nam również jest miło, odpowiedziałam i niemal poczułam, jak ulga ogarnęła ciało mężczyzny. Chciało mi się śmiać, ale cudem się powstrzymałam, bo nie miałam zamiaru dobijać go jeszcze bardziej. Że to taki test, tak? zapytał, śmiejąc się nerwowo pod nosem. Zostałem zaakceptowany? Musimy wiedzieć, że oddajemy mamy w dobre ręce odparł Teo, wzruszając ramionami. I tak, zostałeś zaakceptowany. Od dawna tak robiliśmy. Każdy potencjalny kandydat musiał przejść nasz test pierwszego wrażenia, za co Zelin nas nienawidziła. To właśnie wtedy ocenialiśmy, czy ktoś był jej w ogóle wart ale wiedziałam, że z Erikiem to tylko formalność. Już od dawna powtarzałam mamie, że powinna znów zacząć się z kimś umawiać na poważnie. Przystojny doktorek Erik był dobrą partią. Jeden z najlepszych chirurgów medycyny estetycznej w całej Kalifornii. Byłam zadowolona, że w końcu postanowili wybrać się gdzieś razem. Już nie mogłam słuchać zachwytów mamy za każdym razem, kiedy przypadkowo wpadali na siebie w supermarkecie, gdzie zresztą się poznali, gdy mama przez przypadek upuściła torbę z pomarańczami. To właśnie Erik pomógł jej je pozbierać. Dziwne, że po tym wydarzeniu moja matka zaczęła robić zakupy sześć razy w tygodniu i to tylko w jednym sklepie. Cieszyłam się, że w końcu poznałam obiekt jej westchnień. Mężczyzna był przystojny, bogaty i dobrze traktował mamę. A to było najważniejsze. Bardzo się cieszę. Zaśmiał się miło, relaksując się. Czy Joseline jest już gotowa? Tak, zaraz przyjdzie, mruknęłam. Macie jakieś szczególne plany na dziś? Na początku teatr, a później chcę ją zabrać na kolację, wyjaśnił. Oczywiście postaram się, aby nie wróciła do domu zbyt późno. Cóż. A co do tego, odezwał się mój brat. Bardzo chciałbym dziś wyjść z domu, a mama niekoniecznie może się na to zgodzić ze względu na to, że jutro jest szkoła. Więc mój brat nawet nie dokończył, ponieważ Erik ze skupieniem kiwnął głową. W takim razie postaram się, aby nie wróciła zbyt wcześnie. dodał i po tych słowach wiedziałam, że się dogadamy. Nie powiedzieliśmy nic więcej, bo mama weszła do środka. Z perfekcyjnym uśmiechem popatrzyła na Erika, który oczarowany taksował ją wzrokiem. Miałam ochotę przewrócić oczami, gdy zobaczyłam, że nasza rodzicielka wygląda dokładnie tak samo jak wcześniej, a jedyną zmianą były inne kolczyki. Witaj, Jocelyn, przywitał się Erik, szarmancko całując jej dłoń na powitanie. Cudownie wyglądasz. Dziękuję. Mama zarumieniła się, a następnie spojrzała na nas przez ramię. Wrócę późno, w razie czego dzwońcie. Nie jesteśmy dziećmi, zapewniłam ją. Pokręciła głową i założyła płaszcz, po czym razem wyszli z domu. Mamo, zawołałam z progu. Przystanęła, podczas gdy mężczyzna ruszył w stronę samochodu, aby otworzyć jej drzwi. Tak? Zapytała. Pamiętaj, nigdy nie zaliczaj trzeciej bazy na pierwszej randce, powiedziałam śmiertelnie poważnie. Spojrzała zdziwiona najpierw na mnie, a później na Teo, który kręcił przecząco głową, potwierdzając tym gestem moje słowa. O mój Boże, żeby własne dzieci musiały mi mówić coś takiego. Pięknęła i z rezygnacją odwróciła się w stronę Erika. Zamknęłam drzwi, wzdychając. Jak myślisz, prześpią się ze sobą? Zapytał Teo, kiedy z zastanowieniem patrzyliśmy przez wąskie okno. Oczywiście, potwierdziłam bez wahania. Ochyda, bąknął Zajmuję telewizor. Potem ruszył w stronę salonu. Kot pobiegł za nim, a ja postanowiłam się położyć, bo miałam dość tego dnia. Weszłam do swojego pokoju i zapaliłam lampkę, która stała na komodzie. Wsiągnęłam skórzaną kurtkę, zarzuciłam ją na drzwi otwartej szafy i ciężko westchnęłam. Mój pokój był zwyczajny, ale zdecydowanie uwielbiałam to miejsce. Szare ściany idealnie komponowały się z jasnymi panelami i białymi roletami na dużych oknach. Od dziecka byłam bałagoniarą, więc i w mojej sypialni panował nieporządek. Na toaletce z dużym lustrem walały się kosmetyki i biżuteria. Ciuchy były porozrzucane na podłodze, biurku i na dwóch fotelach. Szuflady komody, która stała naprzeciw wielkiego łóżka z metalowym wezgłowiem, były pootwierane. W chaosie potrafiłam najlepiej się odnaleźć, czego nie rozumiała moja mama. Przeszłam do łazienki połączonej z moim pokojem. Tam również panował bałagan, bo Teo też nie należał do poukładanych osób. Łazienka była prosta i zwyczajna, utrzymana w bieli i czerni. Zamknęłam na klucz drzwi, które prowadziły do pokoju mojego brata, i stanęłam przed lustrem. Zmyłam makijaż i uczesałam włosy, a następnie rozebrałam się i weszłam do kabiny prysznicowej. Ciepła woda zaczęła spływać po moim ciele, co działało bardzo kojąco. Cieszyłam się, że mama wzięła się w garść. Od rozwodu z ojcem minęło już ponad dwa lata, a ona od tamtego czasu nie miała nikogo na dłużej niż trzy miesiące. Pojedyncze randki zazwyczaj kończyły się fiaskiem, a na poprzednich kandydatów nie patrzyła nawet w 10%, procentach tak jak na Erika. Nie była typem kobiety, którą mogło złamać rozstanie czy życie singielki, ale z Teo doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że zamiast na nas powinna skupić się w końcu na sobie. Należało jej się szczęście po tym wszystkim, co przeszła. Szczególnie, że nasz ojciec był nic niewartym sukinsynem. Pozostało mi jedno zmartwienie. Wysokie, zmartwienie z czarnymi oczami i szatańskim uśmiechem. Nathaniel szej. Gdy on się pojawiał, pojawiały się także kłopoty. A tych za nic nie chciałam. Postanowiłam zadzwonić do Liama i wszystko mu wyjaśnić. Naprawdę nie zamierzałam pozwolić na to, aby nasza znajomość tak się skończyła, bo jakiś idiota sobie coś ubzdurał. Ubyłam włosy i ciało, po czym wyszłam z kabiny. Wytarłam się ręcznikiem i włożyłam swoją piżamę, przekręcając zamek w drzwiach od strony pokoju Teo, aby w razie potrzeby mógł wejść. Postanowiłam nie myć już zębów, bo po prostu nie miałam na to siły. Wyszłam z łazienki i podeszłam do łóżka. Nie dbając o to, że moje włosy były mokre, runęłam na materac. Weszłam pod kołdrę, w międzyczasie sięgając po telefon, który leżał na łóżku. Standardowo ustawiłam sobie sześć alarmów na rano, bo nigdy nie byłam w stanie wstać za pierwszym razem. Gdy chciałam odłożyć urządzenie, nagle zawibrowało. Zmarszczyłam brwi, widząc nieznany numer, który właśnie do mnie dzwonił. O tej godzinie? Ze zdziwieniem odebrałam i przyłożyłam iPhona do ucha, czekając aż ten ktoś odezwie się pierwszy. Myślałam, że to Jocelyn, która zapomniała swojej komórki. Mama nie mówiła, że nie odbiera się od nieznajomych. Zacisnęłam szczękę, słysząc ten pewny siebie i zimny głos. Moje ciało momentalnie się spięło i miałam ochotę wrzasnąć. Czego chcesz? Zapytałam, nie mając już siły. Odnoszę wrażenie, że nie chcesz ze mną rozmawiać. Szej zakpił z udawanym przejęciem. Twoje wrażenie jest zaskakująco dobre. Burknęłam, zaciskając palce na telefonie. Zapewne mi nie powiesz, skąd masz mój numer, ale i tak zapytam, westchnęłam. To już mnie nawet nie dziwiło. Masz rację, nie powiem. Świetnie, warknęłam, czując frustrację przez to, jak bardzo byłam bezsilna. A teraz daj sobie już spokój i najlepiej go skasuj. Jeszcze nie czas na to, odparł z nonszalancką nutą w głosie. Co próbujesz osiągnąć? Zapytałam, starając się go zrozumieć. Żadna osoba o zdrowych zmysłach nie robiłaby takiej afery z głupiej kłótni. To było nielogiczne. Shane nie odpowiedział od razu, a zamiast tego cicho się zaśmiał. I w tym śmiechu było coś, przez co znowu przeszły mnie ciarki. Jesteś dość lubiana w swojej okolicy i szkole. Nietrudno było wyciągnąć twój numer od pierwszej lepszej osoby. Zmienił nagle temat, odpowiadając na moje wcześniejsze pytanie. Ten ucieleśnia szept, kto szeptu słucha. Dodał, sprawiając tym samym, że byłam chyba najbardziej zdezorientowana w całym swoim życiu. O co ci do cholery chodzi? wycedziłam przez zęby. Szej znów cicho się zaśmiał. To cytat z Fausta. Naprawdę powinnaś przeczytać odparł. Nastała chwilowa cisza. Słodkich koszmarów. Pieprz się, dodałam w myślach, kiedy się rozłączył. Rzuciłam telefon na miejsce obok i cicho jęknęłam, zamykając oczy. Mój koszmar stawał się rzeczywistością. Nienawidzę ludzkości, warknęłam, starając się odnaleźć swój telefon, który leżał gdzieś na szafce nocnej. Urządzenie cały czas dzwoniło, a ta irytująca muzyczka, która mnie zbudziła, wywoływała u mnie odruch wymiotny. Z zamkniętymi oczami, które były zbyt zmęczone, abym mogła je otworzyć, błądziłam dłonią po rzeczach ustawionych na blacie. W końcu dotknęłam mojego iPhone'a i nacisnęłam zieloną słuchawkę, przykładając go do ucha. Halo? zapytała mnie Mrawo, układając głowę na poduszce. Wiedziałam, że jeszcze śpisz westchnęła moja matka. Mamo, wiem, że chcesz być jedną z tych spokojam, ale mogłabyś po prostu przyjść do mojego pokoju, a nie dzwonić jęknęłam, otwierając jedno oko. Miałam bardzo miły sen z naszym listonoszem. Chryste, on jest z 10 lat starszy ode mnie, zawyła z oburzeniem. Ale jest gorący i wiek to tylko liczba. Mamrotałam, a mój głos był stłumiony przez poduszkę. Nie rozmawiajmy na ten temat, mruknęła. I nie, nie mogłabym przyjść, ponieważ nie mam mnie w domu. Zmarszczyłam brwi. Chwilę zajęło mi zrozumienie sytuacji. Rzeczywiście, mama była na randce. Aha, faktycznie. Erik. Zaśmiałam się, przekręcając się na plecy i kładąc dłoń na czole. Uchyliłam powoli powieki. Mówiłam, żebyś nie zaliczała trzeciej bazy. Chciałam ci tylko powiedzieć, że za ponad godzinę zaczynają ci się zajęcia, a musisz wypuścić jeszcze kota do ogrodu, bo niestety ja dziś tego nie zrobię, powiedziała twardo, ignorując moją wcześniejszą wypowiedź. Zmarszczyłam brwi, patrząc na godzinę w telefonie. Cholera, budziki mi nie zadzwoniły, zaklełam, podnosząc się do siadu. W pokoju było już jasno, a zegar wskazywał szóstą pięćdziesiąt Co wy wyście ze mnie zrobili? Westchnęła. Pieniądze na lunch leżą na komodzie. Pamiętaj o kocie, przypomniała, a następnie się rozłączyła. Ja też westchnęłam i wygrzebałam się spod ciepłej kołdry. W takich chwilach zastanawiałam się, czy edukacja była mi w ogóle potrzebna. Pierwszym co zrobiłam było przebranie się w czarne dżinsy i szary sweter, który było kilka rozmiarów za duży. Wetknęłam jego przód w spodnie. Lubiłam jego ciepłe rękawy. Nigdy nie przywiązywałam wagi do ubrań. Byłam szczęśliwa, jeśli w mojej szafie znajdowało się kilka bluz, para dżinsów i adidasy. Naprawdę nie potrzebowałam więcej, czego moja mama nie potrafiła zrozumieć. Gdy już się przebrałam i pomalowałam, a później okiełznałam swoje włosy, przeszłam do pokoju Teo, aby go obudzić. Tamtego dnia nie miałam siły na kłócenie się z nim, więc bez zbędnego gadania nalałam wody do wiadra, które stało w łazience. Z hukiem wpadłam do pokoju brata, w którym panował istny chaos. Szybko podeszłam do jego łóżka, na którym spał w najlepsze, po czym odrzuciłam kołdrę, odkrywając jego ciało. Z kamiennym wyrazem twarzy i zerowym poziomem empatii przechyliłam wiadro, a zimna woda zalała jego głowę, włosy i klatkę piersiową. Chłopak zawył i zerwał się z miejsca, wciągając gwałtownie powietrze. Co do kurwy, wydarł się, oddychając szybko i rozglądając się w szoku po pokoju. Za piętnaście minut musimy wyjeżdżać, więc się zbieraj! mruknąłam bez emocji, rzucając wiadro na stertę brudnych ciuchów. Teo popatrzył na mnie, mrugając. Ty jesteś nienormalna! Ale zaoszczędziłeś czas na prysznicu, więc powinieneś być wdzięczny! Sarknęłam, wychodząc z jego pokoju. Zeszłam na dół, by wypuścić kota do dużego ogrodu za domem, a następnie zjadłam swoje ulubione płatki. Byłam totalnie wykończona, bo zasnęłam dopiero nad ranem. Całą noc myślałam o szeju i o tym, co mam z tym zrobić. Na razie nie miałam konkretnych planów. Dalej żyłam nadzieją, że odpuści, a jeśli nie, to wiedziałam, że będę musiała kogoś o tym powiadomić. W końcu był naprawdę niebezpiecznym i niepoczytalnym człowiekiem. Przynajmniej tak mówili ludzie. Wyciągnęłam telefon z kieszeni dżinsów, bo zaczął dzwonić. Chciałam rzucić nim o ścianę, gdy zobaczyłam numer mojego prześladowcy. Co za zbieg okoliczności. Nie dość, że nawiedzał mnie w moich myślach? To jeszcze dręczył telefonicznie. Pokręciłam głową i, jako dorosła osoba, postanowiłam to zignorować. Wierzyłam, że w końcu mu się znudzi. Zabijcie mnie, jęknęłam, uderzając czołem w blad wyspy kuchennej, kiedy urządzenie dalej dzwoniło. Z wielką chęcią zrobię to teraz, warknął Teo, który zszedł po schodach. Był już suchy. Szybko wzięłam pieniądze na lunch i razem wyszliśmy z domu. Po 15 minutach jazdy samochodem zaparkowałam obok szkoły. Teo jak zwykle poszedł do swoich znajomych, sterczących pod drzewem, a ja ruszyłam w stronę Mii i Camille Carpent, które siedziały na ławce. Tamtego dnia pogoda dopisywała, przez co większość uczniów spędzała przerwy na dworze. Kamil była śliczną afroamerykanką z długimi poskręcanymi w sprężynki włosami, dużymi czekoladowymi oczami i pełnymi ustami. Należała do samorządu szkolnego. Była kapitanem drużyny czy liderek, prowadzącą kółko osób z problemami i często pomagała szkolnemu psychologowi. W skrócie, było jej wszędzie pełno i każdy ją lubił przez jej optymistyczne podejście do życia. Wyciągnęłam telefon z kieszeni spodni i przełknęłam ślinę, widząc dwa nieodebrane połączenia od szeja i jedną wiadomość. Nieznany. Nie rób tego. Zablokowałam urządzenie i podeszłam do dziewczyn. Uniosłam kąciki ust, by zachować pozory. Zacisnęłam dłoń na pasku torby, starając się nie pokazać, jak cholernie źle się czułam. Hejka, kochanie, przywitała się Kamil i popatrzyła na mnie zmartwionym wzrokiem. Źle dziś spałaś? Jesteś strasznie blada i masz sińce pod oczami. No, co ty nie powiesz? przewróciłam oczami, a kiedy zdałam sobie sprawę, jak niemiło to zabrzmiało, zmerszczyłam nos, zaciskając usta w wąską linię. Przepraszam, miałam dziś koszmarną noc. Nie dziwię ci się, wtrąciła się Mija, popijając swoją kawę i poprawiając markowe okulary na czubku nosa. Po randce z łudem każdy miałby koszmary, mruknęła ze złowrogą miną, obserwując ludzi wokół nas. Ponownie przewróciłam oczami, nie komentując tej wypowiedzi. O mój Boże, byłaś na randce? ekscytowała się Kamil. To cudownie. Tak, świetnie, mruknęłam kwaśno, przypominając sobie ten nieszczęsny wieczór. Było cudownie, dopóki nie zjawił się ten imbecyl. Cześć dziewczyny, aksamitny, zachrypnięty głos Ashley Manson dotarł do moich uszu, a sekundy później wysoka dziewczyna znalazła się obok nas. Jak zwykle wyglądała niesamowicie w markowych, dopasowanych ubraniach, które zapewne kosztowały więcej niż cała moja szafa. Długie brązowe włosy falami spływały po jej smukłych ramionach, a na jej prostym nosie tkwiły rajbany ze złotymi oprawkami. Hej Ashley, jak tam u ciebie? Zapytała Kamil, gdy dziewczyna ściągnęła okulary przeciwsłoneczne, aby na nas spojrzeć. Ciemne tęczówki, przesłonięte firanką sztucznych rzęs, spoczywały po kolei na każdej z nas. Bardzo dobrze, mruknęła z zadowoleniem. Wczoraj dostałam nowy prezent od Johnego. Brunetka w teatralnym geście wystawiła swój kościsty nadgarstek, wskazując na złotą branzoletkę. Ładna, bąknęłam, patrząc na nią kątem oka. Ashley, z którą chodziłam na hiszpański i matematykę, była bardzo specyficzną osobą. Ludzie w szkole mieli o niej niezbyt dobre zdanie, przez wzgląd na to, że miała swój własny sposób na utrzymanie się. Zawsze chodziła w najmodniejszych ubraniach i kosztownej biżuterii. Woziła się niewyobrażalnie drogimi samochodami i jadła w najlepszych restauracjach. Wszystko dlatego, że pełniła funkcję pani do towarzystwa bardzo bogatych mężczyzn. Od drugiej klasy szczerze się do tego przyznawała i nie wstydziła się. Lubiła być rozpieszczana i zasypywana prezentami, a seks za korzyści materialne nie był dla niej tematem tabu. Nigdy nie miałam z tym problemu, ponieważ to było jej życie i to ona miała czuć się dobrze. Kłóciło się to nieco z moją moralnością, ale nie dawało mi to prawa, by ją potępiać, jak robiło wielu uczniów Culver High School oraz kilku nauczycieli. Ashley nie wywodziła się z dobrze sytuowanej rodziny, przez co niektórzy nie mieli oporów, w końcu co mogłaby im zrobić. Mimo że jej nie oceniałam, nigdy nie trzymałam się z nią zbyt blisko. Była jedynie moją koleżanką, z którą czasami rozmawiałam. Wydawała się naprawdę inteligentna i nie warto było żyć z nią w niezgodzie. Potrafiła stać się naprawdę wredna. Jeszcze z tym nie skończyłaś? Zapytała Kamil, będąc nieco mniej wyrozumiałą. Kochanie, nigdy? Ashley zaśmiała się, ukazując rząd wybielonych, równych zębów. Dostaję cholernie drogie ubrania. Moja szafa pęka w szwach od torebek i butów. Co miesiąc mam inny telefon, a na feriach wiosennych byłam na Filipinach. Dlaczego mam rezygnować? Jeśli tylko jest ci z tym dobrze, wtrąciłam się, aby nie doszło do kłótni. Ashley przewróciła oczami, a jej pełne usta pokryte beżową pomadką wygięły się w kwaśnym uśmiechu. To tylko seks, nic wielkiego. Wzruszyła ramionami. W końcu każdy wie, że mężczyźni to niezbyt użyteczne stworzenia. Niemal wypluła z siebie to słowo. Ale skoro mogą dać mi jakieś korzyści, to dlaczego mam na to nie pójść? Westchnęła, poprawiając swój czerwony żakiet od Armaniego. Jeśli chcecie, to mogę wkręcić was na wieczór kawalerski Johnego. Słysząc jej propozycję, otworzyłam szerzej oczy i zacisnęłam usta. I ja chyba się nie piszę. Mruknęła speszona Kamil, która wyglądała, jakby ta rozmowa nie była dla niej ani trochę komfortowa. Y, dziękuję za propozycję, ale y, jakoś się w tym nie widzę, dodała ciszej, patrząc przepraszająco na Ashley. Raczej zostawię to tobie, rzuciłam pewniej niż Kamil. A ja, to bym w sumie mogła. Wraz z Kam spojrzałyśmy zszokowane na Miję, która z niewzruszoną miną sączyła swoją kawę, nawet na nas nie patrząc. Z zaczarnych czarnych szkieł okularów obserwowała męską drużynę koszykarską, przechylając lekko głowę, aby mieć lepszy widok. Nie, nie mogłabyś zaprzeczyłam twardo, posyłając jej znaczące spojrzenie. Mija od małego była lekko szalona. Nigdy nie wiedziałam, co strzeli jej do tej tlenionej blond główki. Istniało niewiele rzeczy, które mogłyby ją przestraszyć czy zniesmaczyć. Wychodziła z założenia, że najlepiej zdobywać doświadczenie na własnej skórze, dlatego musiałam jej pilnować. Szczególnie po akcji sprzed dwóch lat, gdy była bardzo bliska wyjechania do Bejrutu z 20 lat starszym od siebie mężczyzną, który zaczepił ją w Tesco. Tak, zdecydowanie bywała nieprzewidywalna. No cóż, zastanówcie się jeszcze. Lepsze to niż żałosne romanse z tym czymś powiedziała z politowaniem, patrząc na kręcących się wokół przedstawicieli płci męskiej. Ani to pomocne, ani użyteczne no ale cóż. A teraz idę na chemię. Powiadomiła nas i po chwili pozostał po niej jedynie odgłos jej wysokich butów stukających o chodnik i słodki zapach perfum. Kamil z Miją zaczęły komentować nowe stroje czy liderek, które zamówiła szkoła. Nie bardzo interesował mnie ten temat, więc wyłączyłam się rozglądając się po parkingu. Wymieniłam się uśmiechami z niektórymi znajomymi, czekając na lekcję, gdy nagle mój wzrok spoczął na liamie. Chłopak kierował się w stronę szkoły, zaciskając dłoń na pasku swojej torby. Bez słowa ruszyłam za nim. Hej, Liam! Krzyknęłam. Blondyn uniósł z przestrachem głowę, a kiedy zorientował się, że to ja, uśmiechnął się niemrawo i skinął głową. Odetchnęłam, zatrzymując się naprzeciw niego. Przepraszam, nie chciałam cię przestraszyć. Nie, 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 wszystko okej. Okay. Mruknął, a w jego głosie wychwyciłam delikatne napięcie i niechęć. Chrząknęłam. Słuchaj... Chciałam się przeprosić za wczorajszy wieczór. To nie miało się tak potoczyć i nie przerwał mi wszystko w porządku. Na pewno kiwnął głową, a ja poczułam, jak zalewa mnie fala ulgi. Uśmiech samoistnie pojawił się na mojej twarzy. Bardzo się cieszę. Ten czas spędzony z tobą był naprawdę świetny. Co powiesz na to, by jutro wyjść razem do. Nie. Znów mi przerwał, przez co uśmiech spełzł z mojej twarzy. Kurczę, Wiktorio, nie zrozum mnie źle, ale naprawdę uważam, że nie powinniśmy się spotykać. Mruknął, unikając mojego spojrzenia. To nie ma sensu. Co? Zaczęłam skołowana, ale nie dał mi skończyć. Nie nie oceniać, z kim się trzymasz, a z kim nie. Ale nie mam zamiaru zadawać się z osobą, która ma znajomych po kroju szeja. Burknął. Nie chcę się w to mieszać. Każdy wie, do czego ten psychol jest zdolny. Po prostu zakończmy to na tym etapie. Powiedział poważnie. Cześć. Po tych słowach odszedł, pozostawiając mnie w całkowitym osłupieniu. Czy on naprawdę zdecydował, że nie będzie utrzymywał ze mną kontaktu przez szeja? Nawet nie dał mi wytłumaczyć tego, że wcale się z nim nie koleguję i praktycznie w ogóle go nie znam. Poczułam, jak zalewa mnie fala złości. Tak, mógł się przestraszyć, ale powinien dać mi chociaż to wyjaśnić. Cóż, najwyraźniej nie miał takiej potrzeby. Zacisnęłam szczękę i sfrustrowana wróciłam do dziewczyn, które przestały rozmawiać, gdy tylko znalazłam się obok nich. Obie popatrzyły na mnie pytająco, zapewne zdziwione tym, jak bardzo podminowana byłam. Przez takie osoby inne cywilizacje nie chcą przybyć na ziemię, stwierdziłam butnie. Co się stało? Zainteresowała się zaniepokojona Kamil. Nie odpowiedziałam, ponieważ w tym samym momencie telefon mi zaczął dzwonić. Blondynka odstawiła kawę na stolik obok i wyciągnęła urządzenie z torebki Prady. Spojrzała na wyświetlacz, marszcząc brwi. Tak słucham? zapytała formalnym głosem, co oznaczało, że dzwonił ktoś, kogo nie znała. Westchnęłam myślami, nadal będąc przy rozmowie z Liamem. Tak jest mruknęła Mia, a jej wzrok padł na mnie. Posłała mi zdziwione i niepewne spojrzenie, a następnie wyciągnęła iPhone'a w moją stronę. Do ciebie. Kto? spytałam zdezorientowana. Wzruszyła ramionami, gdy chwyciłam telefon ze złotą obudową, i przytknęłam go do ucha. Mówiłem, żebyś tego nie robiła.